Z kompletnie niewiadomych przyczyn bramka naszego napastnika nie została ostatecznie uznana. Dobrze, że pojawia się ten dodatkowy element, o którym mówię, czyli system VAR w wozie warowskim. Dzisiaj doświadczony, znany wszystkim fanom futbolu w Polsce Tomasz Musiał. Pomagać mu będzie Łukasz Szczech. Tak wygląda ten komplet arbitrów, którzy będą decydowali. Teraz jeszcze chwila na uczczenie uczestników Powstania Warszawskiego z uwagi na rocznicę dzisiejszą. Gwizdek wybrzmiał. Zakończyła się też ta chwila poświęcona tym, którzy życie oddali za naszą ojczyznę w Powstaniu Warszawskim. To już wiele lat temu wszystko się działo. Bardzo, bardzo dawne to są wydarzenia z sierpnia. Natomiast my tutaj jesteśmy tu i teraz i tutaj w sercu Łodzi. Widzew będzie próbował zmierzyć się z Sandecją Nowy Sącz. Kibice już wstają z miejsc, arbiter sprawdza gotowość obu golkiperów do dzisiejszego spotkania w błękitnym stroju, też nowym oczywiście, a jakże Jakub Wrąbel na zielono, kapitan rywali Dawid Wietrzykiewicz rozpoczęli goście dzisiejsze spotkanie. Kobryń po prawej stronie, ale już do niego doskoczył Gołębiowski. Nie wygląda, jakby miał jakiekolwiek kompleksy Radek, on aż bez żadnych problemów doskakuje, gra bardzo ambitnie, stara się utrudniać grę rywalom, grał też tak samo właściwie w spotkaniach towarzyskich. Mógł się ten młody zawodnik podobać, on jest młodzieżowcem w drużynie Widzewa, jedynym na boisku, natomiast wielu tych młodzieżowców na ławce. To jest dobry moment, żeby przedstawić składy obu drużyn. Zaczniemy od gości. Ja akurat postaram się ich całkiem kulturalnie przywitać. W bramce wspominany już kilkukrotnie Dawid Pietrzkiewicz. W obronie Rafał Kobrzyń, numer 77. Sebastian Rudol, dobrze nam znany, numer 21. Tomasz Boczek, numer 90. I Kamil Słaby, numer 24. W linii pomocy za zadania destrukcyjne będzie odpowiadał Elehadzi Majsafal z numerem 6. 9. Błażej Szczepanek. 10. Damir Sowsić. 33. Bartłomiej Kasprzak. 11. Dawid Błanik. I nowy ofensywny nabytek Sączersów, Svetoslav Dikow, numer 18. On będzie się starał dzisiaj pokonać Jakuba Wrąbla, broniącego bramki łódzkiego Widzewa. O Dikowie jeszcze będziemy mieli kilka okazji, żeby poopowiadać. Miejmy nadzieję, że to nie będą okazje bramkowe, a nawet jeśli to, że Wrąbel nie będzie sobie nic z nich robił. I skoro już o Wrąblu, to i od razu z rozpędu skład czerwono-biało-czerwonych. W bramce tenże właśnie Jakub Wrąbel, numer 44. W obronie trójka. I to jest ta nowość w porównaniu z poprzednim sezonem, ale dla tych, którzy oglądali spotkania sparingowe lub chociaż relacje z tychże spotkań przeglądali, to nie jest nic nowego. W bloku defensywnym trzech zawodników. Środkowym stoperem będzie Michał Grudniewski z numerem drugim. Po bokach Patryk Sterpiński, 95, i Krystian Nowak, 15. Na wahadłach z prawej strony Paweł Zieliński, 23. Z lewej strony Radosław Gołębiowski, numer 97. To jest nasz jedyny młodzieżowiec w wyjściowym składzie. Za środek pola odpowiadają w tym zestawieniu Marek Hanousek, 25, i z numerem 22 Dominik Kun. W ataku mamy tercet. Na czele tego tercetu Paweł Tomczyk z numerem 8. Za jego plecami będą operowali Karol Danielak i Mateusz Michalski. Mateusz Michalski jest kapitanem, ale teraz widzę w polu karnym. Pierwsza próba, wydaje się, strzału, będzie rzut rożny. To jest stały fragment. Raz widzewiakom udało się zaskoczyć. Pokojarzę w spotkaniu z Hutnikiem Kraków w Woli Chorzelowskiej. Specyficzne wykonanie rzutu rożnego, dogranie na krótki słupek. Był tam i Stępiński, był tam także Hanousek. Teraz już też w kierunku krótkiego słupka powędrował Patryk Stępiński.
I to on, wydaje się, będzie chciał do tej piłki doskoczyć, o ile ten sam wariant zobaczymy. Jest rozegranie do Michalskiego, na 60 metrów, puszcza piłkę, aj! Bardzo blisko szczęścia był Paweł Zieliński. Z 14-15 metra fantastycznie rozegrany stały fragment gry przez Widzewiaków. Dośrodkowanie, tutaj bardzo inteligentne przepuszczenie piłki przez Mateusza Michalskiego. Już się wydawało, że to on będzie miał pozycję do łatwego strzału, do szansy jakiejkolwiek na pokonanie Dawida Pieczkiewicza, ale nie. Michalski postanowił futbolówkę puścić, tam znalazł się Zieliński. Bardzo korzystna sytuacja, no powinien Zieliński trafić w światło bramki, ale to nic, to jest dopiero czwarta minuta tego spotkania. Jeszcze wszystko przed nami, to jest tylko pierwsza okazja Widzewa, ale na pewno to rozegranie tego stałego fragmentu gry, to jest rozegranie, które mogło się podobać. Pomysłowe, inteligentne, no i przede wszystkim no, do momentu strzału udane. Teraz gra nam przeniosła się do tercji obronnej Widzewa, ale oddala futbolówkę Kuba Wrąbel. Walka w środku pola. Jeden kozioł, drugi kozioł. Tutaj Falon akurat nie narzeka na brak centymetrów, poradził sobie, ale jeśli chodzi o grę nogami, już było trochę słabiej i Widzewiacy przy piłce. Grudniewski na plecach Marywala był faulowany. Mądrze się zachował Michał, bardzo dobrze się zastawił. To było takie zagranie, oczywiście nie porównując, trochę w stylu Grzegorza Krychowiaka. On akurat po ostatnim Euro Krychowiak może nam się źle kojarzyć, ale on miał takie coś, głównie w Sewilli, kiedy to po prostu stawał, a rywale go faulowali. Tak też właśnie zagrał teraz Michał Grudniewski. On przy piłce, Nowak do Kuna. Kun biegnie w tym kierunku Gołębiowskiego. Zawrotka, jest Hanousek. Rozgląda się za partnerami. Bardzo dobrze Sandecja na ten moment odcina podania Widzewiakom tutaj w środku pola. Widzew będzie musiał się trochę napocić, żeby atak pozycyjny zbudować. No taki zagrażający chociaż bramce gości. Michalski na lewej stronie był faulowany. Tak przynajmniej sędzia Złotek uznał. Będzie tłumaczenie jeszcze kilku tam elementów tego faulu Kasprzakowi. Bartłomiej Kasprzak, dobrze znany w Łodzi. Były zawodnik łódzkiego Widzewa. Spędził Bartek u nas 3 lata. A od 2015 roku nieprzerwanie jest zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz. Prawie 140 spotkań Bartłomiej Kasprzak rozegrał w biało-czarnej koszulce. No myślę, że można powiedzieć, że jest to zawodnik, który zarówno w Widzewie swoje zagrał, jak i dużo przyczynił się do jakości i formy po prostu gry Sandecji. Teraz kolejny faul w środku pola. Na razie Sandecja nie przytrzymuje piłki zbyt długo. To nie jest drużyna, która lubi grać piłką, dobrze się czuje z futbolówką. Teraz wysoko podeszli do Kuna, wywarli presję i skutecznie, bowiem Kun musiał ratować się faulem, będzie rzut wolny w okolicy linii środkowej boiska. Trochę przesunęli grę zawodnicy z Nowego Sącza na swoją połowę, no ale nie jest aptekarzem. Widać, sędzia Mariusz Złotek przymknął na to oko, nie ma z tym żadnego problemu. Boczek, on dogrywa do Kasprzaka, do środka pola. Lewą stroną Fal. On jakoś tak podejrzanie blisko trzyma się lewej strony. Teraz niestety Dikow w okolicy pola karnego Widzewa na lewej stronie. Przy nim Grudniewski. Dikow odgrywa do tyłu. Tam już są już koledzy z drużyny. Pojawia się więcej zawodników z Nowego Sącza w polu karnym. Była próba strzału zablokowana przez jednego z defensorów łódzkiego Widzewa. Wydaje się, że był to Patryk Stępiński. Teraz Radek Gołębiowski świetnie odebrał futbolówkę na lewej stronie. Na swojej, no w dzisiejszym meczu można powiedzieć, nominalnej. Widzew będzie miał out w okolicach pola wyznaczonego trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi do poruszenia się w dzisiejszym spotkaniu, a trener Niedźwiedź korzysta z całej tej prostokontury areału, który otrzymał na dzisiejsze spotkanie i no a to z jednej strony jest, a to z drugiej gra razem ze swoją drużyną i stara się ich wesprzeć w sobie tylko znane sposoby. Kamil Słaby od autu rozpocznie w okolicach trybuny C, wyrzucił w kierunku Fala, tam jest Michalski, ostatecznie ostatni piłkę dotykał Senegalczyk z włoskim paszportem El Hadji Maisa Fal, grający w Sandecji z numerem 6, to jest nowy nabytek drużyny z Nowego Sącza, trochę sami Państwo powiecie egzotyczny wydawałoby się nabytek, ale o tym może za chwilę, bo Dikow już w okolicy pola karnego spłatał mi psikusa, skończył mi historię o Falu, a nic z tego ataku nie wynikło. Michalski w środku pola poślizgnął się. Śliska ta murawa na pewno. Dobrze, że śliska, a nie grząska. To akurat na plus, jeśli chodzi o płynność gry, o dzisiejsze spotkanie.
oto widowisko, na które liczymy tutaj przy Alei Piłsudskiego. 8 minuta meczu. Radosław Gołębiowski na lewej stronie zastawił się. Myślał, że wywalczy dla Widzewa aut, ale piłka ostatecznie dla Sandecji. Tajne ruchy trenera Niedźwiedzia. On pokazuje, przesuńcie się, wróćcie na swoją stronę boiska. Ustawcie się, odbudujcie to, co zaplanowaliśmy na grę defensywną. O, żeby to dobrze wszystko nam zagrało. Michalski znowu powalczył. Teraz znalazł się w okolicach sektora, który należy głównie do Gołębiowskiego. On wspiera tutaj w momencie gry na prawej stronie Sandecji, czyli na naszej lewej. Wspiera Gołębiowskiego w działaniach defensywnych. Gołębiowski oczywiście nisko ustawiony. To ustawienie takie 3-4-2-1, 3-4-3, 3-5-2, jak zwał, tak zwał, bo to jest formacja, która ewoluuje, która się trochę zmienia w trakcie meczu. Jedyne, co jest podstawową cechą tego ustawienia, tejże właśnie formacji, to jest to cofnięcie wahadłowych w bloku defensywnym, kiedy oni grają jako ci czwarty i piąty obrońca, jako ci boczni, wspomagają swoich kolegów ustawionych w środku bloku defensywnego. Teraz próba otworzenia gry przez Hanowska, ale piłka padła łupem boczka, boczek do Pietrzkiewicza. Pietrzkiewicz rozgląda się, chyba będzie długa piłka i jest, istotnie dogrywa na lewe skrzydło. Tutaj bardzo rozsądnie, jak profesor poradził sobie Paweł Zieliński, zawodnik grający z numerem 23, także nowy gracz łódzkiego Widzewa, przybyły z Miedzi Legnica. Numer z Miedzi zachował numer 23 i w czerwonej koszulce nadal z nim występuje. Kilka może słów o zawodniku grającym w defensywie drużyny z Nowego Sącza. Stoper grający dzisiaj pospołu na środku bloku obrony z Sebastianem Rudolem, czyli Tomasz Boczek, no nie może powiedzieć, że miał szczęśliwe przygody w okresie przygotowawczym. O tym może za chwilę, bo Sandecja sfałsza taka próba wrzutki w pole karne Widzewa z lewej strony prawą nogą. No, mogło to się udać, ale trzeba by to było czysto, co najmniej czysto uderzyć. Teraz Widzewiacy sygnalizują spalonego, ale arbiter pozostaje nieugięty. Sandecja z lewej strony, był Dikow, dogranie i ależ było blisko, żeby Widzew stracił bramkę. Młody Błażej Szczepanek w sytuacji, w której Dikow znalazł się trochę po lewej stronie, zdublował pozycję króla strzelców drugiej ligi bułgarskiej minionego sezonu. No i próbował zaskoczyć Jakuba Wrąbla. To była groźna sytuacja. To była sytuacja, w której gdyby Szczepanek wykazał się odrobiną takiego kunsztu egzekutora, mielibyśmy już 1-0. To było na pewno ostrzeżenie. Nie można czekać na to, aż arbiter boczna podniesie chorągiewkę. Nawet jeśli wydaje nam się, że pani Katarzyna Wójs powinna tutaj sygnalizować spalonego, to gramy do końca, panowie. Nie można od razu rąk do góry podnosić i stawać w miejscu. Trzeba grać, trzeba ciągnąć tę grę defensywną do końca. No i przede wszystkim nie można pozwalać na takie wejście, jak wejście Szczepanka przed chwilą. Teraz Widzew, dużo miejsca ma Kun, jeszcze więcej Gołębiowski, do niego zagranie, Gołębiowski lewą stroną, dopiero do niego podbiega Fal, Gołębiowski szukał tym zagraniem Michalskiego, ale niecelnie Radosław dograł do Mateusza Michalskiego. Jeszcze odbitka spowodowała, że to Sandecja rozpocznie od autu. Przy piłce kolejny nowy zawodnik Sandecji, numer 77, Rafał Kobryń. On zasilił drużynę z Nowego Sącza właśnie w okresie przygotowawczym do tego sezonu i akurat Kobryń może być dużym wzmocnieniem boku obrony, ależ teraz brzydkie wejście Danielaka, słuszna żółta kartka, Karol Danielak ukarany za agresywne zagranie. Nie owijajmy w bawełnę, dobrze, że mamy żółtą kartkę, że gdzieś tam jeszcze w tym wszystkim brała udział piłka, bo od tyłu Karol Danielak zapakował się w nogi Sebastiana Rudola, a Tomasza Boczka. Zmylił mnie trochę Boczek, bo Sebastian Rudol w tamtym sezonie w drużynie rezerw Widzewa grał z niebieskimi butami i właśnie taki nosi Boczek. Rudol przerzucił się na pomarańcz, taka widać moda akurat. No a Boczek, nie wiem, wydaje mi się, że od Rudola raczej butów nie brał, choć chłopaki są podobnego wzrostu i może mają także ten sam rozmiar buta. Właśnie Sebastian Rudol przy piłce. Długie zagranie gdzieś w kierunku
Dikowa, ale tam był Krystian Nowak, Gołębiowski z dwoma rywalami na plecach, Gołębiowski w parterze przez dwóch się przedarł, z falem sobie nie poradził. Dużo walki, troszkę bliżej do bramki Widzewa niż do bramki Sandecji, teraz przebitka, niebezpieczna przebitka, Błanik z prawej strony pola karnego Widzewa, ale po krótkim słupku chciał zaskoczyć Jakuba Wrąbla, gdzieś tak myślę to było 5, może 6 metrów do bramki, ale bardzo ostry kąt i Błanik nie był w stanie bramki zdobyć w tej sytuacji. I dobrze, i bardzo, bardzo dobrze. My chcielibyśmy, żeby ta inauguracja widzewska sezonu 2021-2022 przebiegła nam z uśmiechami na twarzach, żeby przebiegła nam bez zbędnych problemów. I chcielibyśmy, żeby to tutaj Widzew strzelał bramki, a nie goście z Nowego Sącza. 14. minuta tego spotkania. Kobryń do Pieczkiewicza odgrywa do tyłu. Uspokojenie sytuacji boiskowej. Zresztą też nie można powiedzieć, że było jakoś bardzo nerwowo na płycie tutaj w sercu Łodzi. Na razie to spotkanie, oprócz tych kilku sytuacji, nie jest spotkaniem, które by rozgrzewało zawodników przede wszystkim, bo nas, kibiców, no każde spotkanie Łódzkiego Widzewa rozgrzewa. Teraz znowu Sandecja, ale kompletnie nie zrozumieli się zawodnicy trenera Dudka i stracili piłkę. Ostatecznie po wybiciu Wrąbla przejął ją jeszcze Fal. Niebezpiecznie ta Sandecja zaczyna troszeczkę przejmować inicjatywę w przeciwieństwie do tego, co działo się w pierwszych minutach tego spotkania. Kasprzak do Szczepanka, Szczepanek do Fala, Fal. Czy dogra do prawej strony do Kobrynia? Nie, zdecydował się też zmienić rozwiązanie. Raz jeszcze przy piłce jest Kasprzak. Wycofanie do Boczka. Boczek z Rudolem na spokojnie. No nie lubią kibice Widzewa, kiedy to rywale są przy piłce, ale gwizdy okazały się skuteczne. Tym razem okazało się, że zawodnicy z Nowego Sącza dzięki może temu albo po prostu przez jakiś zbieg okoliczności zaskakujący stracili piłkę. Danielak rozgrywa piłkę ze Stępińskim. Hanousek, raz jeszcze Stępiński. Krótka gra Widzewiaków na jeden kontakt. Krystian Nowak do środka pola do Danielaka. Danielak znowu atakowany przez Fala. Tam nie było faulu. Arbiter rozkłada ręce. Wręcz bym powiedział, wzruszył ramionami. Leżą i fali Danielaka, ale on nie przerywa gry. To granie! Znowu było niebezpiecznie. Nie z tej strony złapał Błanika Krystian Nowak. No nie była to taka sytuacja obronna, która powinna się tak doświadczonemu stoperowi jak Krystian Nowak zdarzyć. Od środka powinien pokrywać pozycję Dawida Błanika. Kolejny raz nam się Błanik pokazał w polu karnym Widzewa. Tym razem akcji nie zakończył strzałem, natomiast pozwolił, by jego kolega z drużyny dostrzegł opcję podania w pole karne Łódzkiego Widzewa i to już jest niebezpieczne. Wiem, w tej akcji leżeli i Fal, i Danielak, ale no, to nie jest też powód do tego, żeby gdzieś tracić gotowość do odpierania ataków gości. Szeroko ustawia się Błanik, miał piłkę Kobryń, raz jeszcze do niego futbolówka, rozegrał krótko. Rudol. Wysoka piłka, taka świeca gdzieś na wysokości trybuny prasowej, na wysokości moich oczu. Piłka na chwilę zawisła. Ostatecznie przy futbolówce Radosław Gołębiowski odgrywa do tyłu do Jakuba Wrąbla. W kadrze na to spotkanie w obu drużynach są oczywiście także zawodnicy rezerwowi. Teraz do mnie dotarło, mamy takie drobne uspokojenie gry. To ja skorzystam z okazji. W Widzewie na ławce Konrad Reszka, Filip Becht, Tomasz Dejewski, Juliusz Letniowski, Bartosz Guzdek, Mateusz Malec, Kacper Karasek, Dawid Owczarek i Abdul Aziz Tetech. Goście natomiast w odwodzie pozostawili sobie bramkarza Szymona Tokarza, młodzieżowca, oraz Roberta Janickiego, mającego doświadczenie z Ekstraklasą, byłego zawodnika Warty Poznań, Michała Walskiego, Adriana Bastę, Roberta Prochownika, dobrze nam znanego tutaj w Łodzi, będącego nadal na wypożyczeniu w mieście Małopolski, Damiana Chmiela, Michala Pitera Buczko, stopera drużyny z Nowego Sącza, ale także najlepszego strzelca tegoż właśnie zespołu w minionej kampanii oraz nowy nabytek ofensywny, kolejny obok Svetosława Dikowa, Dawida Wolnego i Jakuba Wawrzyka, który zwykle gra w defensywie. No w takim razie tym takim sprawozdawczym konwenansom stało się już zadość, a już tutaj więcej zadań nie mam, nie muszę mówić nic, co założyłem już wcześniej. Mogę się tylko skupić na spotkaniu, miejmy nadzieję, na dobrym futbolu. Na razie ten mecz
no można powiedzieć, że jest po prostu okej. Okay. To jest chyba najlepsze określenie. Ogląda się to nie najgorzej i myślę, że nie nudzi się nikt, kto do serca Łodzi przyszedł. Mam nadzieję, że też nikt, kto mnie dzisiaj słucha. 18 minuta od rzutu wolnego będzie grał Widzew. Myślę, że gdzieś 30-35 metrów do bramki Pietrzkiewicza. To jest dosyć duża odległość, nie będzie raczej strzału. W okresie przygotowawczym stałe fragmenty gry wykonywał głównie Radosław Gołębiowski. Teraz on wędruje w kierunku lewej linii bocznej boiska, patrząc z perspektywy Kuby Wrąbla, a do piłki powędrował Mateusz Michalski. Prawa noga, piłka będzie dochodziła do bramki strzeżonej przez Pietrzkiewicza. Jedna ręka w górze, wariant nie wiem który, po prostu wariant jedna ręka. Rozegranie krótkie, do prawej strony tu jest Zieliński. Zieliński dośrodkowuje w kierunku Grudniewskiego. Grudniewski z bramką! Ależ to Widzewiacy zrobili fantastycznie. Kolejny stały fragment gry i Widzew tym razem już skutecznie pokonuje bramkarza Sandecji Nowy Sącz. Michał Grudniewski, będzie kołyska, będzie, a jakże ustawili się Widzewiacy wszyscy poza Jakubem Wrąblem. 1-0 dla łódzkiego Widzewa. Rozegrał to krótko do prawej strony z rzutu wolnego Mateusz Michalski. Drobną zawiesinkę wręcz dograł w pole karne Paweł Zieliński. Tym razem nie musiał strzelać, wystarczyło, że dogra. I Michał Grudniewski, środkowy z tej trójki stoperów Widzewa w dzisiejszym spotkaniu, zdobywa bramkę. Stał gdzieś w narożniku pola bramkowego drużyny rywali i po długim słupku zagrał takie typowe, komentatorzy bardzo lubią to określenie, daj skąd przyszła, i od prawej strony dostał wrzutkę, skontrował piłkę na długi słupek. No i Pietrzkiewicz, który najpierw się w jego kierunku musiał przesunąć, już do tej piłki nie zdążył. Widzew 1, Sandecja 0. Fantastycznie to pierwsze 20 minut nam się zadziało. Co więcej, ta kołyska, kochani, nie była dla byle kogo. Michał Grudniewski, dzielny tata, świeżo upieczony. Ja też tutaj z trybuny prasowej za pośrednictwem widzewskich mediów klubowych składam serdeczne gratulacje, Michał. Ale na razie to ja bym się skupił na tej bramce. Widzew 1, Sandecja 0. Latorośl na pewno jest też dumna, jak zrozumie, że ta bramka otworzyła nam sezon 2021-2022 dla czerwono-biało-czerwonych i ich sympatyków. No to chyba tym bardziej będzie statusia dumna, dumny, płci nie znam. Pogadamy, Michał, po meczu. Teraz Sandecja, odezwali się też kibice, ich jest no na ten moment kilkudziesięciu. Możliwe, że jeszcze wchodzą na trybunę, zapowiadali szumnie przyjazd tutaj do Łodzi większą grupą. No i miejmy nadzieję, że trochę się ich pojawi. To zawsze dla atmosfery na stadionie dobrze. O 5.20, przepraszam, mieli zbiórkę w Nowym Sączu. 5.30 wyjazd i są tutaj z nami. Godzina już zaraz sobie zerkam. Minęło nam 21 minut tego spotkania. Są i kibice Sandecji. Jest bramka dla Widzewa. Godzina 13.03 na zegarach. 21 minuta tego inauguracyjnego meczu. Sandecja od rzutu wolnego. Cała jedenastka pomiędzy piłką a bramką Jakuba Wrąbla. I jedenastka Widzewa, i jedenastka Sandecji. Wrąbel wysoko wyłapał piłkę bez problemu. Janusz Niedźwiedź już pokazuje. Panowie, kontra. Lecimy do przodu. Ależ on się musi spocić. Dzisiaj parno jest. Cały czas pada deszcz. Jest dosyć duszno. A trener Niedźwiedź w marynarce. Długie spodnie, eleganckie buty. No musi mu być gorąco, ale on gra ze swoją drużyną. Nie przejmuje się niedogodnościami. Na prawej stronie Widzew. Paweł Zieliński teraz. Michalski w środku pola, tyłem do bramki. Był faulowany. Troszkę chciał ten faul wymusić, ale sędzia Złotek wie, że tam najzwyczajniej w świecie po prostu było przewinienie. A to, że Michalski go chciał, to już zupełnie inna para kaloszy. No i to, co już dzisiaj zagrażało drużynie z Nowego Sącza dwukrotnie. Stały fragment gry. Raz próbował Zieliński, drugi raz z sukcesem spróbował Michał Grudniewski. Teraz dośrodkowywał będzie Gołębiowski. Z prawej strony piłka dochodząca w pole karne Pietrzkiewicza. Jest Grudniewski. Jest kilku innych zawodników Widzewa. Piłka, ajajajaj, mogła wyglądać nawet przez chwilę na centrostrzał. Ja wiem, że moja perspektywa trochę skraca ten kąt i wydaje się, że gdzieś ze 2 metry obok dłuższego słupka bramki rywali piłkę posłał Gołębiowski. Natomiast no, daleko od niej byli koledzy i był daleko Grudniewski, był daleko Danielak. No nie było to dobre rozegranie. Tym razem
stałego fragmentu gry przez widzę. Pietrzkiewicz z 5 metra. Zawodnicy Widzewa mieli dużo czasu, żeby ustawić się w defensywie. Możemy zaobserwować spokojnie 5 defensorów w tym momencie i tak powinno to działać, bo miał sporo czasu, żeby wrócić do defensywy. Radosław Gołębiowski miał sporo czasu na to, Paweł Zieliński, i mogli wspomóc naszych stoperów. Teraz te takie brzydsze, można powiedzieć, no to jest taki poetycki trochę wyraz, ale on istotnie będzie tutaj pasował. Obelżywe wręcz przyśpiewki ze strony sektora gości. Tego nie pochwalamy, z tego się nie cieszymy. To jest tylko tło tego spotkania. Dzisiaj głównymi aktorami są przede wszystkim ci panowie na boisku. Ich jest 22 na ten moment. Wejdą pewnie jeszcze jacyś z ławki. Na razie oglądam obie drużyny w wyjściowych składach. 24 minuta tego meczu i Sandecja w natarciu. Lewa strona boiska, dośrodkowanie. Tam był jeden z zawodników Sandecji. Ojoj, teraz Fal mógł sobie nogę urwać. Dobrze, że nie musiał jej szukać gdzieś w okolicy Alei Piłsudskiego. Na prawej stronie Kobryń. Przy nim cały czas Gołębiowski. Kobryń musiał wycofać do Kasprzaka. Kasprzak nie poradził sobie z Nowakiem, tylko out dla Sandecji. O, będzie pierwsza tutaj w tym sezonie w sercu Łodzi konsultacja z VAR-em. Można powiedzieć, że to jest historyczny moment. Fortuna Pierwsza Liga dopiero w tym sezonie zaopatrzyła się w system VAR. Tam dzisiaj siedzi Tomasz Musiał, pomaga mu Łukasz Szczech. No a trener Złotek korzysta z ich wsparcia, bowiem zawodnicy Sandecji sygnalizowali, że mogło być zagranie ręką w polu karnym łódzkiego Widzewa. Nie było jednak, gramy dalej. Sandecja tak łatwo mieć nie będzie. Tak łatwo bramki nie zdobędziecie, panowie, w dzisiejszym spotkaniu. Widzew nadal się w natarciu. Brzydkie to było zagranie, kompletnie bez piłki był Paweł Tomczyk. No, Sebastian Rudol nie rozstawał się z Widzewem, na pewno w złej atmosferze, ale no to był taki faul brzydki. Myślę, że można go spokojnie zaklasyfikować dokładnie do tej samej kategorii, w której znajduje się wcześniej ukarany żółtą kartką faul Karola Danielaka. 1-1 w żółtych kartkach, ale na szczęście to nie żółte kartki decydują o wynikach spotkań futbolowych. 1-0 na tablicy świetlnej. 26 minuta nam się rozpoczęła w sercu Łodzi. Żółte kartki na razie Rudol po stronie Sandecji. Do tego musimy się, drodzy Państwo, przyzwyczaić. No i Karol Danielak po stronie Widzewa. Grudniewski przy piłce z Nowakiem. Wysoko stoi Sandecja. Mają ochotę goście z Nowego Sącza, żeby Widzew ugryźć, żeby odpowiedzieć na to trafienie Grudniewskiego. No im szybciej, tym lepiej. Często się mówi, że ważna jest bramka jeszcze przed przerwą. Wtedy to spotkanie trochę można uspokoić. Trochę można nadać mu innych barw, innych akcentów. Na ten moment, no Widzew nie musi. Widzew może czekać na kontrę. Ustawienie z szeroko rozciągniętymi wahadłami daje mnóstwo możliwości ataku z kontry i na to na pewno Widzew teraz czeka, defensywnie ustanowiony, ale teraz przeciągają się zawodnicy Sandecji, Nowy Sącz przez linię pomocy Widzewa, tam Hanuszkowi brakło nogi, no i muszę powiedzieć, że Sandecja zaskakuje na razie. Z prawej strony Kobryń dośrodkowanie, ściągnął piłkę z głowy rywala Patryk Stępiński, z prawej strony jest Zieliński, on wyjaśnia sytuację. Sofsić jest tym, który przede wszystkim dużo biedy może napytać w środku pola Hanuszkowi i Kunowi, którzy dzisiaj za zabezpieczenie tej strefy boiska odpowiadają. On jest aktywny w tym spotkaniu i był aktywny w innych spotkaniach. To jest zawodnik, który jest naprawdę ważny w układance Dariusza Dudka, czyli trenera Sandecji Nowy Sącz. Skoro już o Dariuszu Dudku mowa, niedawno przedłużył on umowę z Sandecją o kolejny rok, do końca sezonu ta umowa obowiązuje. Przypomnijmy, akurat Dudek przyszedł w naprawdę ciężkim dla Sandecji momencie. Wtedy, kiedy to Sandecja próbowała jakoś się ocknąć z tego, co działo się chwilę wcześniej, z tego, co działo się na początku tamtego sezonu. Wtedy w pierwszych 11 spotkaniach zawodnicy z Nowego Sącza zdobyli ledwie punkt i był potrzebny taki impuls. Był potrzebny ktoś, kto w serca
zawodników Sandecji wleje nadzieję, wleje jakąś wiarę w ich umiejętności. Pojawił się Dariusz Dudek i to zrobił. Sandecja odmieniona, szczególnie na wiosnę. Rewelacja, można powiedzieć, rundy wiosennej. W 17 spotkaniach z rzędu niepokonana Sandecja. My tylko liczyliśmy kolejne mecze bez porażki, ale teraz może o tym za chwilę, bo Danielak z prawej strony schodzi już w pole karne, tak jak to powinien zrobić. Próbował wycofać do Kuna, ale tam bardzo dobrze ustawiony był jeden z zawodników Sandecji. No i niestety do Kuna piłka nie trafiła. Powiem więcej, to był były Widzewiak Bartłomiej Kasprzak i to on przerwał tę świetnie zapowiadającą się akcję. Łazian teraz bardzo niebezpieczne, niecelne zagranie. Widzewiacy stracili piłkę w taki naprawdę głupi sposób. Sofcic z piłką w środku pola. Szczepanek dogrywa do prawej strony, dośrodkowanie jeszcze jedno, gdzieś na wysokość bioder, na wysokość krocza. To zawsze są nieprzyjemne piłki, ale poradził sobie z futbolówką Nowak. Troszkę teraz spokoju, mamy moment, ja może jeszcze kilka słów, bo chciałem dokończyć wątek trenera Dudka. On przedłużył umowę i tam jest taki zapis w umowie szkoleniowca Sandecji, że ona się automatycznie przedłuży w razie utrzymania drużyny z Nowego Sącza w Fortuna pierwszej lidze. Nie mierzą wysoko włodarze klubu z Nowego Sącza, wydaje się, albo po prostu podchodzą bardzo rozsądnie do tej sprawy, albo wręcz chcą po prostu zachować trenera Dudka na dłużej. W każdym razie takie są warunki przedłużenia o kolejne 12 miesięcy umowy Dariusza Dudka. Teraz w polu karnym Błanik, znowu to Widzew musi się bronić, ale przerzucił to dośrodkowanie skrzydłowy drużyny Sandecji z numerem 11. Nadal jednak Nowosądczanie przy piłce. Fal rozgrywał z Sofsiciem, ale tutaj chyba za dużo finezji się wdarło. Michalski uderzony chyba przez Kobrynia, sędzia tego nie zauważa. Błanik z prawej strony, tam Gołębiowski, tam jest też Kun, dogranie do Kobrynia, Kobryń dośrodkowanie, no niecelne, dość powiedzieć niecelne, myślę, że to wystarczy. No nie było to na pewno ulubione dośrodkowanie w karierze Rafała Kobrynia. 30 minuta spotkania na zegarach. Fantastyczna atmosfera w sercu Łodzi. Na pewno dowiemy się, ilu dokładnie kibiców pojawiło się dzisiaj na stadionie. No wygląda, jakby to było więcej niż 10 tysięcy. Nie chcę wybiegać tutaj przed szereg, ale wygląda to całkiem dobrze. Musi się prezentować w telewizji świetnie. I się przed moimi oczami też się świetnie jawi. I tą świetność chcę Wam przekazać słowem mówionym. Wrąbel rozpoczyna z 5 metra, dogrywa na lewą stronę. Tutaj był Tomczyk, zgrywał głową w kierunku Michalskiego, ale nie. Od autu Fal z Rudolem, krótko. Sebastian Rudol do Tomasza Boczka. Kasprzak. Raz jeszcze Rudol. Kasprzak się teraz wycofał, stanął między stoperami drużyny z Nowego Sącza. Oni też teraz mają coś na kształt trzech stoperów. Długa piłka w kierunku Szczepanka, ale tam był Stępiński. No, Szczepanek walczył do końca. Ostatecznie to Widzew rozpocznie od własnej bramki. Wydaje się, że nawet Szczepanek faulował. To był na tyle drobny faul, że sędzia Złotek sobie odpuścił gwizdanie rzutu wolnego spod linii końcowej boiska w okolicy bramki Jakuba Wrąbla. I Wrąbel będzie rozpoczynał od 5 metra. Natomiast Szczepanek chwilkę musiał wysłuchać obiekcji sędziego Mariusza Złotka. Nie powiem, że nam siadło to spotkanie, bo cały czas się coś w tym meczu dzieje. Naprawdę są tutaj takie spore emocje, da się je wyczuć, wibruje nimi cały stadion. Tutaj trybuna prasowa też jest podekscytowana tym, co się dzieje w sercu Łodzi. Jak na razie, no to jest inauguracja nowego sezonu. To są zupełnie inne emocje, zupełnie inne nadzieje, wiele niewiadomych. Ciężko być kibicem futbolowym, ciężko być w ogóle kibicem Widzewa i nie przeżywać tego entuzjastycznie. Teraz Widzewiacy odzyskali piłkę. Michalski w środku pola, jeszcze na własnej połowie, odgrywa do lewej strony do Gołębiowskiego. Gołębiowski z Tomczykiem, Tomczyk przy lewej stronie, ściga się z Kobryniem. Kto będzie górą? Kobryń. Bark w bark, czysto zatrzymał Pawła Tomczyka. Niezadowolony Tomczyk, on liczył na więcej, no ale Kobryń pokazał się z tej strony w akcji defensywnej świetnie. Dikow miał swój pojedynek biegowy z drugiej strony boiska z Krystianem Nowakiem. Tam z kolei górą stoper łódzkiego Widzewa, ale piłka już w posiadaniu drużyny z Nowego Sącza. Przy niej Kasprzak.
Raz jeszcze pojawił się między stoperami, między Rudolem i Boczkiem. Wyżej trochę nad nimi ustawiony Fal. Ale nie dogrywa celnie. To było krótkie podanie, a mimo to Senegalczyk się pomylił. Widzę przy piłce. Uspokoić trochę grę. Zieliński z Hanowskiem. Raz jeszcze Zieliński do środka pola. Tam jest Grudniewski. Paweł Zieliński. Hanosek krótko, świetnie. Widzę, Wiacy wychodzą spod pressingu. No trochę za dużo ekwilibrystyki. Tak, to jest dobry wyraz. Przesadził Michalski tą piętką, ale mogło się podobać to wyjście spod pressingu. Trzy krótkie podania i Widzewiacy minęli trzech, nawet czterech rywali z Nowego Sącza. Teraz bardzo niebezpieczne podanie Kasprzaka w kierunku Dikowa. Svetoslav Dikow, jak już mówiłem, najlepszy strzelec minionego sezonu z zaplecza bułgarskiej ekstraklasy. Zawodnik wysoki, zawodnik chyba nawet, jak powiem, tyczkowaty, to się na mnie nie obrazi. Sporo centymetrów ma Bułgar i jest na pewno graczem, który jest groźny w powietrzu. To nie znaczy, że on strzelał gole tylko z głowy. To nie jest taka bułgarska odpowiedź na Olivera Giroud. Nie. To jest gracz, który ma taki instynkt, ma to coś, ma ten taki dynks, który pozwala mu bramki dla drużyny, dla której akurat gra, strzelać. Przy piłce Sandecja, niecelne dogranie, Gołębiowski. No mógł chyba lepiej tę piłkę opanować. On chciał od razu zgrać do środka pola w kierunku Danielaka. Teraz Szczepanek. Lewą stroną pokazuje mu się słabe, ale Szczepanek decyduje się na środek pola. Nie była to dobra decyzja. Piłkę opanował Danielak. Powalczył jeszcze Błanik. On chyba jest najjaśniejszym punktem drużyny gości w tym spotkaniu. Bardzo ambitnie gra skrzydłowy z Nowego Sącza. Dośrodkowanie właśnie w kierunku tego wysokiego Dikowa, ale na szczęście przy nim był Grudniewski. Po prawej stronie Kobryń. Gołębiowski już ustawiony defensywnie. Nie myli kroków. Dobrze się obraca. Fal do środka pola. Raz jeszcze Senegalczyk na wolną przestrzeń. Tam jest wolny. Nie wolny, Boczek. Wolny to jeszcze na ławce. Wolny będzie miał okazję. Wolna przestrzeń, ale nie wolny. Wrąbel, dośrodkowanie wyłapał. Nie było to groźne dogranie z lewego skrzydła drużyny z Nowego Sącza. Spokojnie wyłapał, można powiedzieć, w zęby tę wrzutkę Jakub Wrąbel. Teraz widzę prawą stroną już odegranie do Hanowska. On jest prawym z tych środkowych pomocników w dzisiejszym ustawieniu, ale też można zauważyć, że biega trochę niżej od Dominika Kuna. Hanousek dzisiaj spełnia rolę, wydaje się, takiego defensywnego sensu stricte pomocnika i to właśnie Hanousek będzie odpowiadał głównie za destrukcję w tym spotkaniu. Kun bliżej chyba Michalskiego, bliżej Danielaka, ale teraz na prawej stronie Zieliński. Po ziemi próbował to grać w kierunku Michalskiego. Troszkę się Paweł przeliczył. Nie tym razem, jedna asysta już jest w debiucie w oficjalnym spotkaniu łódzkiego Widzewa. Paweł Zieliński zalicza asystę przy golu Michała Grudniewskiego. Teraz też w tą akcję był zamieszany Michalski, który z kolei ma asystę drugiego spodopnia przy tej bramce na 1-0. Natomiast gola z tej akcji nie strzelił, bo po prostu piłka do niego nie dotarła. Sandecja od rzutu wolnego w okolicy długiej trybuny szybko rozegrali. Fal znowu w środku pola. Piłka przechodzi przez jego nogi bardzo często. Senegalczyk jest pod grą. Tak trochę, no to jest znowu porównanie na wyrost. Powiecie, że bajdurze, powiecie, że przesadzam. Taki trochę Paul Pogba. Wysoki, długie nogi. Taki sprężysty. Fikuśna fryzura na czubku głowy. No ma coś Fal z pola Pogby. No może poza poziomem piłkarskim. Jak on na Fortuna pierwszą ligę się spisuje, to będzie można ocenić dopiero za kilka kolejek. Tak po raz pierwszy to jest zawodnik, który przyszedł do Nowego Sącza z Hiszpanii. Wcześniej grał także we Francji. Ma, jak mówiłem, obywatelstwo i senegalskie, i włoskie. No i tutaj takiego pierwszoligowego Fortuna, pierwszoligowego polskiego, polsko-senegalsko-włoskiego Paula Pogbę nam robi w sercu Łodzi. Na razie gra całkiem nieźle, natomiast nie pokazał niczego niezwykłego. Zawodnik z numerem 6, teraz on przy piłce. Strzela z dystansu z 32 metra, ale prosto w koszyczek Jakuba Wrąbla. Taki strzał do statystyk, ja nawet sobie pod długopis sięgnę. Panie Fal, plusik przy panu, bo strzał oddany, strzał celny. Oby strzałów celnych zakończonych bramką dzisiaj zawodnicy z Nowego Sącza nie odnotowywali, że mnie nie musiał piłeczki rysować przy kolejnym nazwisku.
zawodnika z Nowego Sącza. Nowak, lewa strona naszej defensywy. Teraz na skrzydle, na tym wahadle Gołębiowski. Poszedł mu w sukurs na lewej flance Michalski, ale tam jeszcze był jeden z zawodników z Nowego Sącza. To był, wydaje się, Kasprzak. On bardzo dobrze pilnuje na razie Michalskiego. No, przy tym fragmencie gry to nie mógł pilnować Michalskiego. Byłoby to niemożliwością. Ale do tej pory radzi sobie z schowaniem Mateusza. Bardzo dobrze Bartłomiej Kasprzak. Długa piłka do niezmordowanego Svetoslava Dikova, ale tam równie czujny Grudniewski. Teraz Nowak, trochę niecelnie w kierunku Kuna. Piłkę ma Kobryń. Na stojaka grają zawodnicy z Nowego Sącza po prawej stronie. Teraz będzie raczej przeniesienie gry na drugą flankę. Przerzut akcentu na lewą stronę drużyny z Nowego Sącza. Tam jest Kamil Słaby. Tam jest także Boczek, ale znowu wracamy na prawą stronę. Kasprzak sygnalizuje faul. Błażej Szczepanek, ale no, mi też się wydaje, że tam do niczego groźnego nie doszło. To nie było żadne wydarzenie, które wymagałoby reakcji arbitra. Na razie myślę, że bez żadnych większych kontrowersji sędziuje Mariusz Złotek. Mieliśmy także reakcję VAR-u w dzisiejszym spotkaniu. Co prawda Złotek do ekranu ustawionego gdzieś po mojej lewej stronie, bliżej sektora gości, nie podchodził, nie musiał. Wszystko, co nomen omen musiał wiedzieć, przekazał mu sędzia. Musiał i po prostu decyzję podjął taką, jak być powinna podjęta, czyli korzystną dla łódzkiego Widzewa. Tam w tamtej sytuacji ręki nie było. 39. minuta na obu zegarach w sercu Łodzi. Lewą stroną rusza Mateusz Michalski. Tomczyk czai się w środku pola, ale tam jest fal. Tam są stoperzy drużyny z Nowego Sącza. Michalski nie dogadał się z Kunem. Próbował jeszcze sytuację ratować Danielak, ale piłkę tracą Widzewiacy. Fal 30 metrów od bramki, już w polu karnym. Natomiast znowu są Nowosądczanie i po strąceniu piłki przez Stępińskiego kolejna jest wrzutka z lewej flanki. Nie dochodzi do kolegów z drużyny. Tak niestety jest w tym spotkaniu, że z tamtej strony Stępiński, niestety dla zawodników z Nowego Sącza, Stępiński radzi sobie całkiem dobrze z próbami Kamila Słabego, lewego obrońcy z Nowego Sącza. Teraz dośrodkowuje z kolei Widzew. I znowu Widzew w okolicy pola karnego rywali. Tomczyk wycofał futbolówkę do Nowaka. Nowak, przerzut na prawą stronę. Tam czeka Kun. Dośrodkowuje do Daniaka. Gol! Mamy bramkę na 2-0. Równo w 40 minucie tego spotkania Dominik Kun dośrodkował w pole karne, a Karol Danielak, i znowu mamy bramkę strzeloną głową, trafia do siatki w nieco innym stylu niż Grudniewski. W nieco inny sposób, tylko trącił tą szczątkową swoją czupryną piłkę Karol Danielak. Przedłużył dośrodkowanie Dominika Kuna na długi słupek. Tam Dawid Pietrzkiewicz już nie miał nic do powiedzenia. Doświadczony golkiper drużyny z Nowego Sącza nie zdążył do tej piłki. 2-0 Widzew Łódź Sandecja Nowy Sącz. Karol Danielak z premierowym dla siebie trafieniem w sezonie 2021-2022 i premierowym w drużynie Widzewa trafieniem. Pierwszy raz może usłyszeć, jak taką bramkę świętują kibice. Karol Danielak. Bardzo dobry sposób pokazał się Dominik Kun na prawej stronie. To jest ta zmienność pozycji, o której mówił wielokrotnie trener Niedźwiedź. On teraz bije brawo, no ale ja bym bił z nim brawo, gdyby nie to, że dzisiaj rękę akurat mam zajętą. No po udach mogę poklaskać. Świetnie Widzewiacy grają w tej pierwszej części spotkania i znowu rusza Kun. Tym razem na lewej stronie, lekko zahaczany był przez Kasprzaka. Wraca do tej sytuacji, arbiter, będzie rzut wolny. No z tego miejsca to my już mieliśmy dużo radości. Jeśli do piłki podejdzie Michalski, jeśli raz jeszcze pojawi się na prawej stronie Zieliński, no i ten świeżo upieczony tata Michał Grudniewski pojawi się w polu karnym, to znowu możemy się ucieszyć. Raz jeszcze, i to nie będzie znaczyło, że raz jeszcze został Grudniewski tatą, nie, to będzie znaczyło trzecią bramkę dla Widzewa. Gołębiowski z Michalskim ustawiają się przy tym rzucie wolnym. To jest niemal dosłownie to samo miejsce, w którym wcześniej futbolówkę miał Michalski przy golu na 1-0. Co oni wymyślą? Co oni tutaj uradzą
we dwóch nasz kapitan odchodzi od futbolówki. Odchodząca też będzie piłka. Gołębiowski dośrodkowuje w pole karne. Troszkę za nisko, bo był tam Grudniewski, był Nowak, ale za nisko ta piłka dośrodkowana przez Gołębiowskiego. Troszkę brakło, ale to pokazuje, że Widzew ma szeroki wachlarz stałych fragmentów gry. No jeśli to są, na pewno to są wytrenowane schematy. Na razie wygląda to wszystko bardzo dobrze. Do końca pierwszej połowy 3 minuty plus to, co postanowi sędzia Złotek doliczyć. Myślę, że tam ze 2 minuty, może minutę dłużej pogramy. Ten mecz nie ma wielu przestojów. Ten mecz jest dosyć dynamiczny. Nie ma pokładania się, nie ma udawania. Jest po prostu dużo walki. Na razie walki z korzyścią dla łódzkiego Widzewa. Sebastian Rudol z prawej strony. Raz jeszcze rusza Sandecja. Kobryń do Rudola do tyłu. Raz jeszcze. Teraz Rudol do lewej strony. Tam już podłącza się Kamil Słaby, ale traci ostatecznie piłkę. Danielak chciał szybko rozegrać z Zielińskim. On też z kolei traci piłkę. Słaby. Sowsić. Przemykał się, nie był faulowany. Na dużo pozwala sędzia Złotek. On zaznaczył granicę, pokazał na początku spotkania obu drużynom: panowie, tak ostro jak pan, panie Danielak, i pan, panie Rudol, nie gramy, ale można robić dużo. Można sobie na wiele pozwolić. No i tutaj jest dużo męskiej gry, takiej dynamicznej, płynnej gry, która może się podobać. No i przede wszystkim gry, no, która... No, co ja będę ukrywał? Wy to słyszycie, tego nie da się ukryć. Ja się uśmiecham. 2-0. Widzew Łódź prowadzi z Sandecją. Już tylko kilka chwil do zakończenia pierwszej połowy tego meczu. I nawet ten nowosądecki, połowa, nowy nabytek drużyny z Nowego Sącza, nic jeszcze nie mógł poradzić na ten stan rzeczy. Dikow także wydaje się na razie bezradny w ataku. On tutaj musi sobie radzić aż tak naprawdę często z dwoma zawodnikami, bo widzewiacy w tej trójce się przesuwają. Jeden drugiego wspomaga i oprócz tego, że Grudniewski trzyma Dikowa krótko, bardzo krótko. Takie można powiedzieć przedszkole wychowawcze ma już tutaj Grudniewski. Jak można takiego Dikowa, takiego szkraba 190-centymetrowego wychować? No i Grudniewski na wiele mu nie pozwala. Pomaga mu często Stępiński z Nowakiem. No i Bułgar nie ma wielu sytuacji, wielu okazji do zabłyszczenia. Teraz trochę zamieszania. Nowak podbiciem piłki w polu karnym Widzewa zrobił fal. Znowu z dystansu. O, teraz musiał się wyciągnąć jak struna Brombel. Wykrakałem trochę. Już może nic o falu nie mówię, bowiem Senegalczyk uderzył z takiego półwoleja naprawdę ładnie w kierunku dłuższego słupka Jakuba Wrąbla. No i nasz golkiper musiał się naprawdę wysilić, żeby obronić ten strzał. Jedną minutę dolicza arbiter do pierwszej części spotkania. Kierownik Pipczyński podniósł tablicę, pokazał, wszystko się zgadza. Jedną minutę dłużej będziemy grali tutaj w sercu Łodzi w tej pierwszej połowie. Bez względu na to, co się przez tę minutę wydarzy, my raczej będziemy schodzili z uśmiechami na twarzy, no bo dwóch bramek to chyba Sandecja nam nie wtórnie. Nie krać już może Figlewicz. Nie ma sensu, żeby takie tutaj rzeczy wygadywać. Tylko kilkadziesiąt sekund do końca tej pierwszej części spotkania. Fal z boczkiem do Słabego, już szybkie rozegranie, jest Sowsić. Raz jeszcze Słaby, pokazuje się do gry Kasprzak, ale zaraz znowu się chowa. Teraz znalazł się z kolei na lewej stronie, na skrzydle. Pokazał mu Kun, kto tutaj rządzi i kto chce walczyć o piłkę. Faulował co prawda, ale zaznaczył swoją taką, no nie rozumiecie tego opacznie, bliskość. I musiał Kasprzak upaść. Będą mieli dośrodkowanie z rzutu wolnego najpewniej zawodnicy z Nowego Sącza, bo mało czasu. Ten wieżowiec Fal wędruje w pole karne. Jest tam oczywiście Dikow. W okolicy 11 Widzewa, o 16 Widzewa przemyślił się także Rudol, jest boczek, wszyscy najwyżsi są. Dośrodkowanie, taka piłka długo lecąca, zawieszona, do niej doszedł Fal. Poradził sobie bez problemu z Nowakiem, jeśli chodzi o wysokość wyskoku, ale piłka w rękach Jakuba Wrąbla. Sędzia Złotek kończy pierwszą połowę tego spotkania. Widzew Łódź po pierwszych 45 minutach, co nas cieszy niezmiernie, co nas raduje i co rozbudza nasze apetyty na drugą część tego spotkania, prowadzi 2-0 po golach Michała Grudniewskiego i Karola Danielaka. Obaj panowie przyłożyli nawet nie nogę, nawet nie rękę, a swoje głowy do tego, że Widzew na inaugurację do przerwy prowadzi 2-0. Ja mam okazję, żeby zażyć trochę wody, zjeść sobie ciastka w strefie bufetowej, a wy macie okazję, żeby odsapnąć od tych wielkich sportowych emocji tutaj w sercu Łodzi. Słyszymy się za kwadrans.
Wariant, nie wiem który, po prostu wariant jedna ręka. Rozegranie krótkie, do prawej strony tu jest Zieliński. Zieliński dośrodkowuje w kierunku Grudniewskiego. Grudniewski z bramką! Wariant, nie wiem który, po prostu wariant jedna ręka. Rozegranie krótkie, do prawej strony tu jest Zieliński. Zieliński dośrodkowuje w kierunku Grudniewskiego. Grudniewski z bramką! Nowak, przerzut na prawą stronę, tam czeka Kun. Dośrodkowuje do Daniaka, gol! Mamy bramkę! Nowak, przerzut na prawą stronę, tam czeka Kun. Dośrodkowuje do Daniaka, gol! Mamy bramkę na...
Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych.
Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bajgier. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem. Wracamy po przerwie do serca Łodzi na Aleje Piłsudskiego 138. Goście z Nowego Sącza już na boisku. Gdzieś w kółku się naradzają, zastanawiają się, jak ten Widzew ugryźć. Widzew dobrze zorganizowany w defensywie i Widzew piekielnie skuteczny w ataku. Mówię piekielnie skuteczny, no bo tak naprawdę oprócz tych dwóch strzałów, po których padły bramki, to jeszcze kojarzę po rzucie rożnym, tym wykonanym dosyć pomysłowo, dzięki przede wszystkim udziałowi przepuszczającego piłkę Michalskiego, niecelny strzał Pawła Zielińskiego. Na razie dwukrotnie widzewiacy zaskoczyli obronę Sandecji, zaskoczyli bramkarza Sandecji i zdobyli bramki 2-0 po pierwszych 45 minutach tego spotkania. Na razie goście muszą poczekać na czerwono-biało-czerwonych. Mamy chwilę na to, żeby pokontemplować to, że już zawodnicy Sandecji nam się pojawili. Skoro są i skoro nie ma widzewiaków, to może kilka słów o tym, co się ostatnio tam wydarzyło w klubie z Nowego Sącza. Dosyć niespodziewanie prezesem przestał być dobrze znany także w Łodzi Arkadiusz Aleksander. Teraz jego obowiązki pełni Łukasz Morawski. On jest zresztą dzisiaj razem z drużyną na stadionie. Mignął mi gdzieś tutaj pełniący obowiązki prezesa Sandecji. Natomiast trochę zamieszania i można powiedzieć, że też sporo zmian. Tych transferów było naprawdę dużo. Dwóch zawodników ofensywnych. To jest oczywiście oglądany w pierwszej połowie Dików oraz nadal czekający na swoją szansę z ławki w tym meczu Dawid Wolny. Czterech obrońców, trzech pomocników, sporo transferów do Sandecji i no na razie, na szczęście nie daje to żadnego pozytywnego efektu drużynie z Małopolski. Widzew już na boisku, Widzew już na Morawie. Obie drużyny tę część spotkania zaczną bez zmian. Ustawiony w szybce Paweł Tomczyk, pierwszy gwizdek arbitra z Gorzyc Mariusza Złotka. No i widzewiacy, byle po kolejne bramki dla Widzewa i byle z czystym kątem, no najlepiej, a już nie będę wymagał tak wiele po zwycięstwo w tych drugich 45 minutach. Nadal na pewno będzie groźny chociażby Błanik. On w pierwszej połowie dawał się najbardziej we znaki widzewiakom i najwięcej zamieszania robił Dawid Błanik. To jest zawodnik grający, no w tym momencie pojawi mi się na prawym skrzydle i istotnie to by się wszystko zgadzało, chociaż wydaje się, że będą zmieniali się pozycjami, akurat jeśli chodzi o takie zagrania zawodnicy z Nowego Sącza. Teraz prawą stroną są Czersi. W środku pola dużo walki, Szczepanek przeszedł dwóch widzewiaków, ale na dużo się to nie zdało, tylko dał tu gdzieś na wysokości 35 metra. Rozpoczyna Sandecja, Fal doskoczył do piłki, ale tylko doskoczył, trącił futbolówkę. Ona przy nogach Jakuba Wrąbla, ten spokojnie poczekał, aż się doń pofatyguje Dików i złapał futbolówkę w ręce. Zieliński na prawej stronie, ma już ten groźny strzał w pierwszej połowie meczu. Ma asystę pierwszą oficjalną w barwach łódzkiego Widzewa. No to teraz pora, Paweł, na bramkę, pora, żebyś zdobył gola. Tym bardziej, że no, to nie jest typowa pozycja prawego obrońcy. Paweł jest wahadłowym dzisiaj. Wahadłowy ma to do siebie, że go pełno z przodu i go pełno z tyłu i go pełno w środku. I tak właśnie grają dzisiaj i Gołębiowski i zresztą Zieliński. I to jest chyba największy atut tej formacji zaproponowanej przez trenera Niedźwiedzia. Tutaj mówi się, ja to słyszę gdzieś za plecami często. Słyszałem na korytarzu, podjadając te babcine ciastka z marmolatką, że naprawdę Widzew może się podobać, że Widzew wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednim sezonie. Po prostu interesująco, teraz świetne otwierające podanie Hanowska, tam jest Gołębiowski. No i za daleko wypuścił sobie piłkę, szkoda, było dużo miejsca, było dużo czasu wydaje się, no i był tylko Kobryń.
do minięcia, no niestety. Ten tylko Kobryń okazał się aż Kobryniem i to Sandecja przy piłce. Słabe dośrodkowanie, gdzieś w kolano dostał Dikow. Wyjaśnia sytuację Mateusz Michalski i to tak wyjaśnia. No naprawdę wybiciem wysokich lotów. Opanował piłkę jeszcze słaby, chociaż widzę, wiacy sygnalizują, że był out. Nie, pani sędzia liniowa Katarzyna Wójs nie podnosi rągiewki, niczego nie sygnalizuje. Dalej Sandecja przy piłce. Stępiński, no teraz wybrał się trochę za wysoko do Błanika. Błanik po rykoszecie, piłka w rękach. Wrąbla poleżał chwilę na murawie, ale to nie jest przyjemne. W Łodzi cały czas coś tam z nieba. Dalej Sandecja przy piłce. Może już nie leje tak równo. No teraz wybrał się trochę za wysoko do Błanika. Błanik, no ale no, murawa na pewno nie jest za sucha. Nie jest to murawa, na której chcesz się rozłożyć, poleżeć, odpocząć. Nie. Kładziesz się, od razu wstajesz i może też dlatego ta pierwsza część spotkania była taka płynna. Dlatego ta pierwsza część spotkania nie dała nam chwili wytchnienia, mi nie dała chwili wytchnienia. No i przede wszystkim trzymała nas cały czas w napięciu. Paweł Zieliński daleko z autu w kierunku Michalskiego, ale tam znalazł się Rudol. Rudol ze Słabym, Słaby z kolei z Pietrzkiewiczem. Bramkarz Sandecji rozgląda się, ma opcję do dogrania. Wybrał prawą stronę. Tam oczywiście niezmordowany Kobryń. On, przede wszystkim on, napędzał ataki prawą stroną Sandecji, bowiem Szczepanek był trochę takim wolnym elektronem. On niby gra na tym prawym skrzydle, ale dużo więcej zamieszania wynikało z takich jego trochę niezrozumianych może pod względem taktyki wejść w różnych strefach w okolice bloku defensywnego Łodzian. Tak grał Szczepanek, tak zresztą grał też Błaniek i to jest chyba pomysł Dariusza Dudka na skrzydła w tym spotkaniu. Na razie ten pomysł, no można sobie powiedzieć szczerze, nie wypala, nie przekłada się na bramki, nie przekłada się na większe zagrożenie. No mieliśmy sytuację Szczepanka w pierwszej połowie, kiedy to mógł trochę bardziej zdecydowanie skontrować piłkę. Mieliśmy sytuację Błanika z ostrego kąta, no ale obaj panowie nie wpisali się, dzięki Bogu, na listę strzelców. Teraz właśnie Błanik lewą stroną tym razem wywalczył rzut rożny. Zatrzymała się piłka na nogach Zielińskiego. Od stałego fragmentu goście z Nowego Sącza. Ustawił Błanik piłkę w narożniku boiska, gdzieś obok tego dmuchanego pustaka termotonu. Nawet go przestawił Błanik nieładnie, bardzo nieładnie. Będzie dośrodkowywał wariant też z podniesioną ręką, oby nie tak skutecznie jak Michalskiego wcześniej w pierwszej połowie. Nie. Piłka wycofana, Kobryń na 16 metrze, narożnik pola karnego. Kobryń dośrodkował na głowę. To był chyba Patryk Stępiński, istotnie na głowę Patryka Stępińskiego. Teraz z lewej strony Sandecja, ale przy piłce Zieliński. Zieliński próbował znaleźć Kuna, znalazł chociaż na raty. Po odbiciach Kun rusza prawą stroną, tam już pojawia się Boczek. Kun wbiegł w trzech zawodników rywali, został sfaulowany. To był faul taktyczny. Żółta kartka, myślę, że uzasadniona. Nawet nie ma za bardzo co się zastanawiać. Błanik ukarany żółtym kartonikiem. No i teraz już nie będzie mógł grać tak aktywnie, przynajmniej w defensywie. Będzie musiał się 10 razy zastanowić, zanim podejdzie do zawodnika Widzewa, Dawid Błanik. No a teraz to, co my po pierwszej połowie spotkania tutaj w Łodzi bardzo lubimy. To, co widzewskie Tygrysy lubią najbardziej. Stały fragment gry. Radosław Gołębiowski, lewa noga, piłka dochodząca do bramki Pietrzkiewicza. Wszyscy najważniejsi zawodnicy grający głową w polu karnym, ale teraz to było... No nie wiem, jeśli oni to tak wymyślili, to wow, to szapoba. Ale wydaje się, że gdzieś ta piłka po prostu się zsunęła ze stopy Gołębiowskiemu. Sytuacyjnie została przedłużona przez jednego z zawodników czerwieni. Nawet nie do końca wiedziałem, kto to był. No i mogło się naprawdę zadziać sporo zamieszania. Jeśli to było trenowane, to wydaje się, że jeśli chodzi o pomysły ze stałymi fragmentami, trener Niedźwiedź jest gdzieś ho, 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 nad wszystkimi nami hen, hen, wysoko, bo nie wiem, czy ktoś by to tak wymyślił. W każdym razie trzymajmy się jednak tej najbardziej prawdopodobnej tezy, że po prostu Gołębiowskiemu trochę się piłka z lewej nogi zsunęła i dlatego ta zaskakująca sytuacja mogła mieć miejsce. Teraz Kasprzak w kierunku Dikowa. Znowu widzewiacy sygnalizują spalonego i tym razem do ich sygnalizacji przyłożył rękę z chorągiewką Marek Witoń. Istotnie był spalony, mi się wydawało, że to był jakiś metr, może nawet dwa. Dikow nie upilnował linii obrońców czerwono-biało-czerwonych. No i piłka dla Widzewa już spokojnie, niespiesznie. Jakub Wrąbel rozpoczął z Patrykiem Stępińskim. Ten daleka piłka w kierunku Pawła Tomczyka. Ten troszkę chyba źle obliczył tor lotu tej kosmującej na mokrej murawie piłki.
przeszła mu ona nad głową i przy piłce Rudel od razu odgrywa do Tomasza Boczka. Tomasz Boczek w swoim arsenale, można powiedzieć. Oj, teraz kick słabego, ale nic to nie wpływa. Błanik do prawej strony, tam bardzo dużo miejsca ma Kobryń. Kobryń rozgrywa ze Szczepankiem. Szczepanek będzie szykował się do dośrodkowania. Przy nim Nowak. Szczepanek kręci, prawa, lewa noga. Co on wymyśli? Zszedł na lewą nogę. Nowak nie zdążył. Szczepanek prosto pod nogi Michalskiego. Ten spokojnie odgrywa do Tomczyka. Tomczyk swoje zadanie spełnił. Przyjął piłkę, dał się sfaulować. Mamy piłkę, mamy czas. Mamy akcję. Kontynuuję historię związaną z Tomaszem Boczkiem. On w okresie przygotowawczym Sandecja grała oczywiście, tak jak widzę, w spotkania towarzyskie, sparingi przedsezonowe. No i Tomasz Boczek ma w swoim arsenale takie zagranie, wydaje się, które na pewno nie chce, żeby znów dało o sobie znać w dzisiejszym spotkaniu. Dwukrotnie do własnej bramki Boczek trafił podczas tego okresu przygotowawczego drużyny Sandecji. No i to były takie niefortunne zagrania. Ja jeszcze przed tym spotkaniem dzisiejszym obejrzałem sobie, jak to mniej więcej wyglądało. No i po prostu dużo pecha miał Tomasz Boczek w tych meczach sparingowych. Tutaj na razie nie bardzo miał też okazję, żeby temu pechowi swojemu dopomóc. Widzewiacy też takiej szansy nie dali, no bo oprócz tych dośrodkowań, które skończyły się bramkami, no to my tak naprawdę piłki w 16 metr nie wrzucamy długim dograniem. Nie ma tych typowych dośrodkowań z bocznych stref za dużo i raczej prędzej bym powiedział, że grę Sandecji nam to pokazuje. Gra Sandecji właśnie tak wygląda, jakby próbowali się oprzeć na tych dośrodkowaniach z bocznych stref. Teraz Fal trochę mniej widoczny jest w tej części meczu niż w pierwszej połowie. Wydawało się, że Michalski był faulowany, Stępiński, ponieważ Michalski zwija się z bólu. Na szczęście bardzo blisko masażystów, bardzo blisko pomocy medycznej. Zwija się z bólu Mateusz. Gdzieś tam podczas chyba upadku, no plecy ewidentnie są problemem. Bartek Stępiński wybił piłkę na aut. Na pewno nam ją zawodnicy Sandecji oddadzą w myśl ducha fair play, ale na razie skupiamy się na tym, co się dzieje na środku boiska. Tam Tomczyk pomógł Michalskiemu dojść do siebie. Obyło się bez pomocy masażystów, bez pomocy sztabu medycznego. No i piłkę też mamy. Jakub Brąbel dokładniej mają w rękach. Rozpocznie on właśnie z własnego pola karnego. Szukał krótkiego dogrania kilkukrotnie. Tam się pokazywał Stępiński, ale wysoko stoi Sandecja. Długa piłka w kierunku Tomczyka. Tomczyk przegrał główkę z boczkiem, ale przy piłce jeszcze Patryk Stępiński. Tomczyk w środku pola, teraz trochę cofnięty. Nasz napastnik, ten najbardziej wysunięty, pojawił się gdzieś w okolicach Marka Hanowska i Dominika Kuna. Błanik faulowany przez Kuna, ale to nie był złośliwy faul. Przypadkowe zahaczenie Dawida Błanika przez Dominika. W sumie chciałem powiedzieć przez naszego skrzydłowego, no ale dzisiaj Dominik gra w środku pola, gra na skrzydle, gra gdzieś w destrukcji, biega tu, to tam. Ciężko w ogóle powiedzieć, jaka to jest pozycja, ciężko mi zdefiniować tę pozycję. Możliwe, że Włosi mają jakieś swoje Cateno Bedetaccio czy jakieś inne pomysły na określenie właśnie takiego zawodnika, jakim dzisiaj jest Dominik Kun. Błanik będzie najpewniej dośrodkowywał w pole karne Widzewa na wysokości gdzieś 11 metra z lewej strony boiska. Wrzuca mocne dośrodkowanie na długi słupek, wydaje się. Taki był pomysł Błanika, ale troszkę za mocne w tym całym pomyśle było to dogranie. Od bramki rozpocznie Brąbel. Dobrze bawi się publiczność w sercu Łodzi. Mamy 57 minutę na obu telebimach na stadionie przy Alei Piłsudskiego. No nie dziwię się, że tu jest taka dobra atmosfera, dobra zabawa, podskoki, przyśpiewki, dużo radości, entuzjazmu. Dobrze widzę, w na razie wchodzi w sezon 2021-2022. Dobrze to wygląda na boisku. Dobrze to wygląda na tablicy wyników. I choć to Sandecja przez ostatnie minuty przede wszystkim jest przy piłce, przede wszystkim pojawia się w okolicach pola karnego Widzewia, no to póki nie ma żadnych konkretów, no nic goście nie powinni zdziałać. Gołębiowski, lewa strona boiska. Przy nim rywal Gołębiowski, ponieważ stał tyłem do bramki Sandecin, musiał coś wymyślić. Wymyślił rozegranie z Nowakiem. Nowak wybił daleko, żeby trochę uspokoić tę sytuację. W środku pola spokojnie Sandecja. Nie kwapią się na razie Widzewiacy do odebrania
piłki rywalom, ale po co? Ustawili się już w pięciu w bloku defensywnym, wrócili wahadłowi na swoje defensywne właśnie pozycje. Trzech zawodników w środku pola, za chwilę czterech, bowiem Danielak chwilę temu stał jeszcze przy Tomczyku. No i takim 5-4-1 Widzewiacy mogą się bronić w nieskończoność. To jak jest gęsto w środku pola i to jak przy okazji dzięki tym wahadłom jest gęsto po bokach, właściwie uniemożliwia jakąkolwiek grę drużynie z Nowego Sącza. I niby każdy się spodziewał tego, że właśnie tak wyjdzie trener Niedźwiedź w tym pierwszym spotkaniu, ale na razie wygląda to na tyle dobrze, że to chyba przechodzi nasze oczekiwania na śmielsze, jeśli przynajmniej chodzi o grę defensywną, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić tutaj prawdziwą goleadę i dużo, dużo więcej bramek dla łódzkiego Widzewa dziś przy Alei Piłsudskiego. Boczek z Rudolem po czterech trybunach stadionu przy Alei Piłsudskiego. Mówię to chyba 10. raz, ale tutaj właśnie jesteśmy, tu w sercu Łodzi wędrują machające szaliki, a Widzewiacy spokojnie na razie weszli w tę drugą część spotkania. Na rat, ale to może i do tego czasu. Michalski dogrywa do Tomczyka. Tomczyk szuka strzału, na jeden raz wziął rywala. Ajajaj, mógłeś to, Paweł, trochę lepiej na pewno wykończyć. Dobrze, bardzo dobrze się Tomczyk zachował. Na jedno machnięcie poszedł Boczek i Tomczyk lewą nogą strzelił. No, mógł lepiej, mógł na pewno dalej od Pietrzkiewicza, mógł silniej, mógł dokładniej, na pewno mógł zrobić z tej akcji więcej, ale to jak się zachował przed oddaniem strzału, to było naprawdę dobre zachowanie, to było zachowanie rasowego napastnika. I Paweł, graj tak jak najwięcej, graj tak jak grałeś w meczach sparingowych, jak choćby strzelając hat-tricka z Hutnikiem, a będzie jak najlepiej. Widzę w odrzutu rożnego, powiem po interwencji bramkarza Sandecji, z kornera będziemy dogrywali piłkę w pole karne. Po ziemi, a właściwie taka mocna piłka blisko ziemi, ale to wydawało się, że już nic z tej akcji nie będzie. Taka przysłowiowa świeca gdzieś w okolice pierwszego, nawet drugiego metra od bramki Pietrzkiewicza, ale ten pozostał bierny, do piłki nie wyskoczył, natomiast wyskoczył do niej Danielak i prawie mieliśmy 3-0, bo Pietrzkiewicz nie był gotowy na to, że Danielak z takiej świecy będzie w stanie piłkę skierować w okolice światła bramki. Pietrzkiewicz wybił narożny, raz jeszcze będziemy mieli okazję do dośrodkowania przy narożniku boiska, od między trybunami D i A, Michalski z Gołębiowskim. Jeden to opcja na piłkę dochodzącą do bramki, drugi na odchodzącą. Gołębiowski przebiega, to nie on będzie dośrodkowywał, Michalski, wrzutka, tam był fal, kończył akcję strzałem Kun. Oj, jak dobrze, że tam był jeszcze ustawiony Zieliński, bo by była niezła kontra z tego odbitego uderzenia Dominika, natomiast Zieliński na posterunku. Jeszcze raz widzę, będzie odrzutu wolnego. Przez ostatnie półtorej, nawet może dwie minuty, to Widzewiacy zamykają niemal we własnym polu karnym Sandecję. Mamy 61. minutę tego spotkania i po kwadransie gry miejmy nadzieję, że na trochę dłużej niż kilka chwil przechylają się akcenty w tej drugiej połowie na korzyść Widzewa. Przechyla się obciążenie gry na stronę Sandecji, na pole karne Sandecji, Nowy Sącz. Przy stałym fragmencie znowu, to nie jest nic zaskakującego, ustawiają się Michalski z Gołębiowskim. Trzech zawodników Sandecji gotowych do wejścia przy linii bocznej. Jest Chmiel, jest Janicki, jest także Walski. To może być nawet potrójna zmiana. Dudek chce zaszaleć. Gołębiowski, cięta piłka w pole karne. Bardzo dobra to była piłka między linią obrony a bramkarza drużyny z Nowego Sącza. Zobaczymy, czy będzie rzut karny. Zobaczymy. Wiem, tam był łapany Widzewiak, to na pewno. Tylko czy był łapany na tyle mocno, żeby Mariusz Złotek wskazał na 11 metr? Jeśli tak, to możliwe, że ten stadion eksploduje po raz trzeci. Że będziemy mieli kolejną okazję do radości, ale na razie konsultacja z VAR-em. Nie ma rzutu karnego, czy jest? Czekamy, czekamy. Będzie pierwsza wyczekana przeze mnie, już zapowiadana w pierwszej połowie konsultacja sędziego Złotka. Nie tyle z wozem VAR, ile z ekranem ustawionym tutaj w sercu Łodzi. Po raz pierwszy w meczu ligowym. Po raz pierwszy właściwie w ogóle. Jest sprawdzenie, ogląda tę sytuację na powtórkach arbiter z Gorzyc.
czy Widzew będzie miał okazję do pokonania Pietrzkiewicza po raz trzeci. Z 11 metra pełne napięcia oczekiwanie. Złotek już wygląda, jakby podjął decyzję, ale jeszcze ostatnie spojrzenia, jeszcze ostatni rzut okiem na to, co wydarzyło się w polu karnym Sandecji. No mi się wydaje, że tam kontakt był, ale oj, drapie się po głowie Złotek, wróci. Jednak wróci. Płata psigusa kibicom w Łodzi sędzia Mariusz Złotek, bo już się wydawało, że decyzję podjął, a jednak jeszcze musiał raz sprawdzić. Rzut karny! Mamy rzut karny! Eksplozja radości na stadionie przy Alei Piłsudskiego, ale nie ma się czemu widzieć, dziwić. Widzę z kolejną okazją do pokonania Dawida Pietrzkiewicza. Z 11 metra będziemy starali się podwyższyć na 3-0. Mamy 63. minutę spotkania. No dla takich emocji przychodzi się na ten stadion. Dla takich emocji jest się z tym klubem. No i Paweł Tomczyk. Paweł Tomczyk, który może rozpocząć sezon od trafienia w pierwszym meczu. Nie udało się z akcji. Trochę brakło szczęścia. Trochę brakło może opanowania, może zimnej krwi. No i te rzuty karne w tamtym sezonie też może nie do końca Tomczykowi wychodziły. Teraz nowe otwarcie, nowe rozdanie. Paweł Tomczyk, który, jak mówi trener Niedźwiedź w wielu wywiadach, jest bardzo zmotywowany. On już bierze rozbieg. Paweł Tomczyk kontra Pietrzkiewicz. Tomczyk, gol! Mamy trafienie na 3-0. Zmylił kompletnie Dawida Pietrzkiewicza, napastnik łódzkiego Widzewa. 3-0 nam się na tablicy świeci. Trzeci już nawet nie leci, a wleciał gol do siatki drużyny Sandecji. Nowy Sącz. Pietrzkiewicz poszedł w swoje prawo, w drugim kierunku zupełnie. Zagrał Tomczyk. 3-0. Widzę, wprowadzi z Sandecją Nowy Sącz. No i ciężko mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym Widzę jest w stanie roztrwonić trzybramkowe prowadzenie. Mamy 65. minutę. Wygląda to co najmniej dobrze. Wygląda to naprawdę obiecująco. Wygląda to, no, z perspektywy widza wręcz świetnie, ale i z perspektywy ekspertów od taktyki myślę, że to spotkanie może się podobać. Widzę, gra bardzo zdecydowanie, konsekwentnie i nagrodą za tę konsekwentną grę są trzy bramki. Najpierw Grudniewski. Raz jeszcze gratulacje, bowiem nie zawsze się rodzi komuś dziecko. Potem Danielak. No i Paweł Tomczyk otwiera sezon od trafienia na 3-0. Teraz Sandecja z dystansu musiał parować uderzenie. Jakub Rąbel to był nowo wprowadzony na boisko zawodnik. Michał Walski, mówiłem, że ta potrójna zmiana jest przygotowywana. I w międzyczasie, kiedy Widzewiacy cieszyli się ze zdobytej bramki, trener Dudek przeprowadził tę potrójną zmianę. Na boisku zameldowali się Janicki, Robert Janicki, mówiłem, to jest zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie, nie tak dawno jeszcze grał w Warcie Poznań. Pojawił się też także ten, który przed chwilą próbował pokonać Jakuba Wrąbla, czyli Michał Walski, a także doświadczony Damian Chmiel, który w ubiegłym sezonie dla Sandecji rozegrał wiele spotkań i naprawdę dobrze czuje się w Nowym Sączu. Oby dobrze nie czuł się w Łodzi, z rzutu rożnego Sandecja. Wyjaśnione wszystko. Szczepanek przed polem karnym Widzewa. Szczepanek. Jeszcze był rykoszet i dlatego ta wrzutka była słaba. No i mamy to. Kto tak gra jak nasz Widzew kochany? Dzisiaj ta gra jest po prostu konsekwentna. To nie jest tak, że mamy tu jakieś wielkie fajerwerki, że mamy tutaj jakąś fantastyczną grę i że ja przecieram oczy ze zdumienia. I to nie fali jest dzisiaj Polem Pogbą na Marek Hanousek, chociaż wzrost się zgadza. Nie. Dzisiaj po prostu Widzew jest konsekwentny, jest taki zbity, jest po prostu poukładany. To jest Widzew, który może zdobywać bramki, Widzew, który może punktować w Fortuna pierwszej lidze. No i przede wszystkim Widzew, który prowadzi 3-0 z Sandecją. Paweł Tomczyk na pewno. Duża doza motywacji jeszcze przybyła po tej bramce. Ja wiem, to jest trafienie z rzutu karnego. Chciałby Tomczyk zapunktować z gry. Na to jeszcze przyjdzie czas. Może nawet w tym meczu, może w następnym, może w jeszcze następnym, ale Paweł na pewno potrzebuje takiego pozytywnego zastrzyku i trafienie do siatki zawsze jest pozytywnym zastrzykiem. Zieliński z prawej strony. Zieliński zszedł do środka. Z falem walczy Michalski, górą Senegalczyk, ale Michalski jeszcze piłkę wyłuskał. Danielak prawą stroną dośrodkowuje. Nie będzie chyba rzutu rożnego, jest tylko out.
Tak zresztą pokazuje sędzia boczna. Ja się z nią jak najbardziej zgadzam. Zieliński już trzyma piłkę w rękach. Szuka możliwości rozegrania, dogrywa do Michalskiego. Ten sobie nie poradził z rywalem na plecach. Tym przeciwnikiem, który na Michalskiego napierał, był jeden z pomocników drużyny z Nowego Sącza. Wydaje się, że to jest właśnie Michał Walski, który chwilę temu zameldował się na boisku. Tak, to był istotnie on. Teraz zobaczmy, Tomczyk już w polu karnym po prawej stronie. Michalski przejął od niego piłkę. Piętka, znowu piętka, Mateusz. Ja wiem, jest 3-0. Trzeba kombinować, trzeba grać efektownie, zaskakiwać rywali. Tutaj można było to na pewno rozegrać lepiej. Widzę Wiacy, no nie odpuszczają drużynie Sandecji. Teraz Michalski zewnętrzną częścią stopy bardzo celnie. Musiał fal wyciągnąć te swoje niebotycznie długie odnóża, żeby wysupłać piłkę spod nóg Dominika Kuna. Mamy raz jeszcze aut na wysokości pola karnego. Raz jeszcze rozpoczyna Paweł Zieliński. W okolicy jest Michalski, w okolicy jest Stępiński. Dalej pokazuje się Grudniewski. Do niego zagranie, wycofanie. Jest Gołębiowski po drugiej stronie i istotnie rozszerza grę Grudniewski, ale Gołębowski spokojnie przez Wrąbla. Wrąbel, daleka piłka, świetnie dostrzegł Zielińskiego. Ten opanował piłkę bez problemów. Stępiński. Raz jeszcze Zieliński. Dostrzegł Tomczyka, bardzo dobre dogranie. Świetny przeszut. Paweł Tomczyk, ależ był bliski teraz. Był trzymany, ale walczył jak lew. W polu karnym oddanie strzału. Pierwsza rzecz to jest podanie Pawła Zielińskiego. Bardzo dobre. Troszkę mógł jeszcze bardziej do przodu tę piłkę posłać, ale ja nie jestem wybredny. To nie są Mistrzostwa Świata czy Liga Mistrzów. Z Fortuna pierwsza liga. To było dobre zagranie, tego się trzymajmy. No i Paweł Tomczyk przyjął piłkę. Prawie udało się minąć rywala. Udało się nawet oddać taki trochę może jeszcze pokraczny strzał. Grunże światło bramki i Pietrzykiewicz musiał wybijać na rzut rożny. Teraz Gołębiowski, lewa noga. Piłka dokręcona do bramki. Gołębiowski znowu tak na wysokość kolan. Nie wiem, czy taki jest pomysł na te zagrania, czy po prostu tak akurat Gołębiowskiemu one wychodzą. Odzyskał Radek piłkę, naprawił, można powiedzieć, swój błąd, minął jednego zawodnika, który poszedł na raz, ale z drugim sobie nie poradził. Walski daleko, pod presją, musiał wybić piłkę. Widzew napiera, Widzew atakuje, Widzew w tercji ofensywnej, dociska obronę Sandecji. Nowy Sącz, Kun odzyskał z Danielakiem, pospołu zabrali piłkę rywalom. Tomczyk nie zorientował się za szybko w sytuacji. Tutaj jest nadal Hanousek, on jeszcze utrzymał piłkę z dala od bramki Widzewa, ale przy futbolówce goście. Niecelne podanie, kolejne, trochę się posypała gra Nowosądczan. Nie dziwię się, przegrywają 3-0. W sumie nie popełnili większych błędów w defensywie, no chyba, że w ustawieniu przy stałym fragmencie gry przy bramce Grudniewskiego, ale naprawdę ta gra się gdzieś nie klei. Gołębiowski, dośrodkowanie, bardzo cięta piłka, ale tam był tylko Tomczyk, no i przede wszystkim był Pietrzkiewicz, który piłkę łapie w ręce. Ależ to spotkanie nabrało rumieńców, głównie przez wynik, bo to nie jest tak, że tutaj jest co chwilę akcja, bramka, strzał. Nie, ja się tak emocjonuję, bo tutaj mamy spotkanie, które naprawdę rozgrzewa każde widzewskie serce. 3-0, 71. minuta gry. I zobaczymy, co teraz wymyśli Sandecja. Janicki rozrzuca do słabego, słaby z lewej strony. Był raz jeszcze Janicki, pokazywał się do gry, ale Walski przy piłce, on już raz próbował strzał z dystansu. Nie, tym razem Kobryń, jest Dikow. Z polu karnym Widzewa spore zamieszanie, kilka odbitek. Jeszcze wycofują zawodnicy z Nowego Sącza. Słaby, no dośrodkował słabo. Niestety, to nie było dobre dogranie. Musi jeszcze próbować więcej razy Sandecja. Nowy Sącz, żeby sforsować blok obronny Widzewa. Bardzo zwarty, bardzo dobrze zorganizowany. W tym momencie pięcioosobowy, bowiem atak pozycyjny założyła Sandecja. No, pięknie to wygląda, jeśli chodzi o organizację gry, szeroko tak rzecz pojmując, ze strony Widzewa. Na razie większych błędów widzewiacy nie popełniają. Za to coraz więcej tych pomyłek po stronie gości. Danielak mija jednego rywala, drugiego. Jest powrót do faulu wcześniej, bo był Danielak łapany za rękę. Jest żółta kartka. Wydaje się, że kartką ukarany Michał Walski. Zawodnik, który dopiero od kilku minut na boisku
razem z nami może przeżywać to widowisko, ale przeżywa je bardziej od środka jeszcze niż ja. Od rzutu wolnego widzę wewnątrz koła środkowego boiska. Przy piłce Patryk Stępiński. To jest na tyle daleko, że nie ustawiają się tu ani Gołębiowski, ani Michalski. Ale do Michalskiego zagranie, bo on był blisko Stępińskiego. Zieliński. Raz jeszcze Stępiński. Nie wychodzi wyżej Sandecja. Czekają, co Widzew zrobi. Zwykle się krzyk słyszy, to takie wyjdź, wyjdź. Nie. Pietrzkiewicz milczy. Fal ostro wszedł w Krystiana Nowaka. Będzie faul i będzie kartka czy spray? Oto jest pytanie. Sędzia po coś sięgnął do kieszeni, ale to jest tylko spray. To jest ten psikacz, ta pianka do golenia, która pokazuje, skąd Widzewiacy rozpoczną grę. Myślę, że to są jakieś 2-3 kroki do linii bocznej pola karnego. Z prawej strony duet Michalski-Gołębiowski będą rozwiązywali to kolejne zagadnienie taktyczne, jakim jest stały fragment gry. No nie wiem, jakie kolejne pomysły mogą nam przedstawić trenera na Niedźwiedzia. Co tym razem odzwierciedlą z myśli naszego szkoleniowca. Przy linii bocznej szykuje się do wejścia Letniowski, ale na niego chyba jeszcze nie jest pora. Jeszcze trochę poczekamy. Na razie rzut wolny. Gołębiowski. Michalski już sobie poszedł. Dwuosobowy mur mimo ostrego kąta. Gołębiowski próbował przebić się przez ten właśnie dwuosobowy mur. Trafił na głowę grającego z numerem 27 Damiana Chmiela. Walczył rzut rożny. No i Gołębiowski idzie do rogu, no ale znowu do niego biegnie Michalski. Nic się nie może bez naszego kapitana tutaj odbić. O nas, bez nas nie może być. Nie może być, a jakże? Mateusz Michalski w konsultacji z Radosławem Gołębiowskim przy narożniku boiska. Zobaczymy, co teraz łodzianie wymyślą. Czym spróbują zaskoczyć przyjezdnych. Przebiega Gołębiowski, będzie dośrodkował Michalski, piłka odchodzi od pola karnego. Jajajajaj, jak blisko było! Fantastyczne to było dośrodkowanie, strącenie Krystiana Nowaka. I znalazł się tam, wydaje mi się, mam dwóch kandydatów, bo tam było bardzo dużo ruchu. Dominik Kun albo Paweł Zieliński. Boisko, tak jak mówiłem, zasili, odwiedzi po raz pierwszy w sercu Łodzi oficjalnie, bowiem grał już tutaj w meczu towarzyskim z Pogonią Grodzisz Mazowiecki. Juliusz Letniowski zmienia Marka Hanowska. Z 30 na boisku pojawił się Dawid Wolny, zmienił Swetosława Dikowa. Dawid Wolny to jest też zawodnik, który jest bardzo bramkostrzelny. Drugi strzelec ubiegłego sezonu e-winner drugiej ligi za były zawodnik Sokoła Ostróda. 20 trafień w tamtym sezonie na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Umie Dawid Wolny strzelać. Zaraz się dowiemy, ilu nas jest tutaj dzisiaj w sercu Łodzi. 13 450 osób oglądało. 3 bramki łódzkiego Widzewa. No sporo nas, was jest dzisiaj tutaj ze mną na stadionie, ale teraz poczekajmy. Janicki na 16 metrze, świetnie to wyjaśnia. Patryk Stępiński od razu Widzew rusza z kontrą. Jest Letniowski, on ma piłkę z lewej strony. Letniowski potańczył z dwoma rywalami, troszkę za lekko zagrał do Tomczyka. Pomysł był dobry, kierunek podania był dobry, zwrot był nawet dobry, że już tak się fizycznie rozbije na elementy pierwsze tego, co się dzieje wokół nas, no ale brakło trochę siły i Paweł Tomczyk do futbolówki nie doszedł. Miejmy nadzieję, że Dawid Wolny nie będzie radził sobie lepiej z defensorami Widzewa niż Swetosław Dikow i także dzisiaj nie zapisze się bramką w protokole meczowym. No, oczywiście nie życzę mu też żółtej kartki, a nie bramki samobójczej. Co to, to nie. Ale oby Widzewowi bramki nie strzelił. Tomczyk na prawej stronie. Tutaj jest już wcześniej ukarany żółtą kartką Michał Walski. On odebrał piłkę Tomczykowi czysto. Co najważniejsze, odegrał źle. Jest Letniowski w polu karnym z prawej strony. Juliusz Letniowski dogrywa przed na 11 metrach. Trafił Michalski w Danielaka. Ajajaj, szkoda bardzo tej akcji. Mogliśmy mieć 4-0. No, ustrzelił Karola Mateusz. Blisko było. Bardzo blisko było, bo Letniowski wydawało się, że tak no nieco pokracznie, nieco nieumiejętnie wycofał piłkę, ale tam nabiegał na nią jeszcze Mateusz Michalski. No i Danielak robił wszystko, co mógł, bo przebiegał w linii strzału, no i podskoczył. Nawet jakoś tak nogi rozłożył akrobatycznie, ale chciał, nie chciał i tak dostał piłką
uderzoną przez Mateusza Michalskiego. No nic, ta sytuacja już za nami. Michalski już w polu karnym. Tomczyk z piłką na 11 metrze. Ależ Widzew jest blisko czwartej bramki. Ależ nam się tutaj Widzew rozkokosił. Michalski wszedł w pole karne znowu w swoim stylu. Gdzieś tak kombinując dograł do Tomczyka. Tomczyk miał rywala na plecach i to ten rywal na plecach był problemem przy tym oddaniu strzału, przy tej próbie pokonania Pietrzkiewicza. Trochę brakło Tomczykowi znowu. Ma Paweł jedną bramkę w tym meczu. On na pewno chce jeszcze gola z gry. My też, Paweł, chcemy gola z gry. A twoje autorstwo oczywiście też. No, zobaczymy kolejne akcje. 78. minuta tego spotkania i nie wydaje się, żeby Sandecja miała ochotę na coś więcej w tym meczu. Na pewno jeszcze goście rzucą się do ataku, ale czy będą w stanie ukuć drużynę Widzewa? Kolejna zmiana w drużynie trenera Niedźwiedzia się szykuje. Mignął mi zawodnik z numerem 55, Abdul Aziz Tetech. On, 31-latek, odpowiada zwykle za zabezpieczenie tej bardziej defensywnej części środka boiska. Letniowski na razie. Ojej, znowu próbował poszukać Tomczyka prostopadłym dograniem i znowu trochę za lekko. Juliusz, trzeba mocniej kopać. Jeszcze więcej siły do tych podań trzeba dołożyć. No nie udało się tym razem. Może następnym razem ta poprawka na siłę będzie większa. Rusza Sandecja prawą stroną. Jest Kobryń. Kobryń rozgrywa z Janickim. Janicki przy nim Nowak. Janicki przy linii końcowej. Janicki jeszcze utrzymał piłkę w boisku Gołębiowskiej. Bardzo z poświęceniem zagrał Radosław. I mamy piłkę. Oj, 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 teraz bardzo blisko było, żeby Michalski znalazł długim podaniem podłączającego się, uwaga, skrzydłem Krystiana Nowaka, ale trafił w rywala. No to była akcja naprawdę bardzo już obiecująca. Nowak miał przed sobą tylko bramkarza tak naprawdę. Krystian Nowak, tak, dobrze słyszycie, ruszył skrzydłem. A teraz niedoszły autor tego zagrania sprzed chwili. Mateusz Michalski, kapitan łódzkiego Widzewa, opuszcza, no kapitan w dzisiejszym meczu, bowiem dobrze wiemy wszyscy, no bo o tym było też mówione w trakcie prezentacji drużyny przed sezonem, że kapitanem jest Daniel Tanżyna. Dzisiaj w tej roli Mateusz Michalski zmienia go, tak jak mówiłem, numer 55, Abdul Aziz Tetech. Trochę nam się przemedluje środek pola, wyżej pójdzie Dominik Kun, a Abdul Aziz Tetech będzie grał niżej, tak, myślę, że tam, gdzie Hanousek. Więcej także możliwości w ataku powinien dostać Letniowski z uwagi na pojawienie się na boisku Tetecha. Aj, teraz drobne nieporozumienie Zielińskiego z Danielakiem. Danielak z prawej strony się pokazywał do gry, ale Zieliński zagrał mu za plecy. No nic, kontynuujemy grę dalej. Słaby z lewej strony. No grywał w kierunku wolnego, ale no nie, to też nie jest sposób na pokonanie Widzewiaków. Nie mogą znaleźć dzisiaj recepty na dobrze zorganizowany blok defensywny Widzewa Nowosądczanie. No, ja nie wiem, czy w ogóle taka recepta dla jakiejkolwiek drużyny Fortuna pierwszej ligi jest dzisiaj możliwa do znalezienia, bo Sandecja też nie jest ekipą przecież z pierwszej łapanki w ostatnim sezonie, tylko punkt za Widzewiakami uplasowali się zawodnicy z Nowego Sącza na dziesiątym miejscu na koniec sezonu 2020-2021. Widzew był miejsce wyżej z jednym punktem więcej. Teraz znowu próba takiego otwierającego, prostopadłego podania, ale na nic się to zdało, bowiem Patryk Stępiński na posterunku. Gołębiowski z Tetechem. Dogranie do Letniowskiego. Letniowski, Tomczyk, jest raz jeszcze Gołębiowski. To jest Letniowski, wcześniej to był Kun. Przepraszam Was za taką pomyłkę. No ale obaj zawodnicy, no, gabarytami jakimiś wielkimi nie imponują. No. No, nie są na pewno tak wysocy jak Hanousek. Nie są tak umięśnieni, tak zbici jak choćby Paweł Tomczyk. No ale można ich przez to pomylić. Będę na pewno uważniej na to zerkał. Teraz niestety jest potrzebna pomoc medyków. Na murawie leży Gołębiowski i El-Hadzi Majsa Fale. Oni obaj ucierpieli tam w jakimś starciu. Tam nie było faulu, nie było żadnej złośliwości. Zwykłe takie boiskowe wydarzenie związane z uderzeniem zawodnik w zawodnika. Znowu przechodzimy do prostych prawideł fizyki. Jeden uderza w drugiego, to ten drugi uderza w tego pierwszego. No i tak też leży zarówno Gołębiowski, jak i Fal. Pierwszy raz mamy w tym meczu na boisku ekipę medyczną. Nie podnosi się Radosław. Miejmy nadzieję, że tam nie doszło do żadnego urazu. Okupić swój ligowy debiut w Widzewie
urazem to by nie było nic przyjemnego, ale widzę taki charakterystyczny dymek koło Radka. Na pewno poszedł w ruch ten suchy lód. Miejmy nadzieję, że nie będzie odczuwał przykrych konsekwencji tego uderzenia Radosław. Fal już wstał. Gołębiowski także się podniósł, uzupełniał jeszcze płyny. Dzisiaj w Łodzi nie jest tak gorąco. Jest trochę duszno, może wilgotno. Nie jest to co prawda atmosfera jak na Marakanie, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, bardzo wysoką wilgotność. Nie, no nadal jesteśmy w Łodzi, nadal jesteśmy w sercu tejże właśnie Łodzi. I tutaj aż takich tropików nie ma. Zarówno Fal, jak i Gołębiowski muszą boisko opuścić. Wydaje mi się, że brawo dostał głównie Gołębiowski, ale trzymajmy się takiego ducha fair play, że obaj zawodnicy, ponieważ się podnieśli, nic im nie jest, to zostali nagrodzeni przez kibiców Trybuny C brawami. Zieliński z prawej strony, gra już wznowiona. Rozgrywa z obroną Grudniewski, takie podwórkowe przyjęcie na kolano. Grądże piłka pod nogami Krystiana Nowaka, raz jeszcze Grudniewski. Tetech wygląda bardzo spokojnie, pokazuje kolegom, gdzie mogą dograć, jakie są opcje rozegrania. Stara się dyrygować tą pierwszą częścią konstruowania akcji ofensywnej Widzewa. No Tetech ma być takim łącznikiem pomiędzy wyprowadzeniem piłki z obrony, a konstrukcją już takiej typowej akcji ofensywnej bliżej bramki rywali. Miejmy nadzieję, że na przestrzeni całego sezonu będzie swoją rolę spełniał i będzie się sprawdzał wyśmienicie właściwie w każdym zadaniu, które będzie miał dla niego Janusz Niedźwiedź. Stępiński przy narożniku boiska Widzewa. Stępiński krótkimi podaniami poradzili sobie widzewiacy. Jeszcze nie wyszli spod pressingu. Jeszcze będą musieli się trochę nabiedzić. Tetech zastawił się, wykorzystał swoją masę i będziemy mieli out. Paweł Zieliński. Daleko wyrzuca piłkę w kierunku Jakuba Wrąbla. Ten spokojnie do Nowaka. Na lewej stronie jest dużo miejsca. Jest tam Kobryń, ale jest tam też Gołębiowski. Nowak dalej holuje piłkę. Doholował ją aż do Dominika Kuna. Kun z Tetechem. Grudniewski. Widzewiacy znowu wycofali. Jednak jakieś przemeblowanie pomysłu na tę akcję. Letniowski. Myślałem, że będzie szukał prostopadłego podania znowu do Tomczyka, ale Tomczyk zszedł na tyle nisko, że nie trzeba było grać prostopadle. Gołębiowski już na lewej stronie. Kobryń będzie próbował go zatrzymać. Gołębiowski bliski był przełożenia sobie piłki przez Kobrynia, ale odzyskał. Powalczył bardzo dobrze. Brawo Radek. Świetnie powalczył o piłkę, którą stracił chwilę wcześniej. I mamy znowu futbolówkę, a dokładniej mają ją zawodnicy w czerwonych koszulkach. Zieliński na prawej stronie. Zbiega na niego Letniowski, ale Zieliński schodzi na lewą nogę do środka. W stylu taki Mariana Robena, ale strzał już nie był w stylu Ariana Robena, w nogi rywali trafił Zieliński. No wydawało się, że widzewiacy pozostaną przy piłce. Letniowski z Zielińskim pospołu odzyskali futbolówkę, ale ostatecznie jeden z zawodników Sandecji był przez Zielińskiego faulowany i mamy rzut wolny dla gości. Pietrzkiewicz, 86. już 6. minuta tego spotkania. Jak to spotkanie przyjemnie i szybko leci, zupełnie jest inne od tych bezbramkowych remisów w sercu Łodzi, które znamy z poprzedniego sezonu. Zupełnie inaczej patrzy się na to, co tutaj możemy obejrzeć w sercu Łodzi. Zupełnie inną dynamikę ma taki mecz, zupełnie inne emocje budzi takie spotkanie. Zupełnie inna jest też moja praca w tym meczu, no bo nie komentuję meczu, który się kończy bezbarwnym 0-0, a mamy 3-0 dla Widzewa i naprawdę dobrą grę Łodzian. Przy linii bocznej kolejni debiutanci, jest Kacper Karasek, jest Guzdek, oczywiście, a jakże, on także będzie chciał się zapisać w protokole meczowym, Bartosz Guzdek z numerem 17, jest też Filip Becht, młodzież nam wchodzi na boisko za chwilę, moi drodzy, ale to jeszcze moment, bowiem w natarciu Sandecja, zobaczymy za kogo tych trzech muszkieterów młodych wejdzie na boisko w drużynie Widzewa, ale no jak mówię, to za chwilę, bo Sandecja nie chce akcji skończyć. Dzięki bardzo, dziękuję bardzo Rafałowi Kobryniowi za to nieudane dośrodkowanie. Schodzi Gołębiowski. Za niego w grze zamelduje się Filip Becht. 1-1. Młodzieżowiec za młodzieżowca. Teraz będą te wymiany już nie 1-1, bowiem i Karasek, i Guzdek mają nadal status zawodników młodzieżowych. Natomiast na boisku już innych nie ma. Schodzi Paweł Tomczyk. Też 1-1, ale jeśli chodzi o pozycję, zmieni go Bartosz Guzdek i on będzie debiutował dzisiaj w oficjalnym spotkaniu Widzewa, ależ my mamy tych debiutantów. Tetech, Letniowski, Zieliński. Bardzo nam się tego dużo uzbierało. Jest Guzdek, jest Karasek. Fantastycznie
wygląda dzisiejsze spotkanie. Gołębiowski oczywiście także dzisiaj zadebiutował, już go na boisku nie ma. Karasek wejdzie na murawę w miejsce Karola Danielaka. Tu z kolei debiutant za debiutanta. Danielak dzisiaj z bramką na 2-0. Głową trącił piłkę wrzuconą w pole karne przez Dominika Kunia. Goście także wykonują zmianę. U nich na boisku pojawił się Robert Prochownik, dobrze znany tutaj przy Alei Piłsudskiego. Robert z numerem 22. No, Robert, strzelać możesz w tym sezonie, ale żeby tak w Łodzi strzelać, w Łodzi nie strzelamy. Widzewowi w Łodzi strzela tylko Widzew. Zagraj dobry mecz, ale bez bramki. Tak będzie chyba dla wszystkich najlepiej. Nie spieszą się Widzewiacy do wznowienia piłki od rzutu z autu, ale ja się wcale nie dziwię. Do końca tego spotkania już 2 minuty i 10 sekund plus to, co doliczy arbiter. Także Widzewowi się nie spieszy. Widzew ma dobry wynik, Widzew ma świetny wynik. Widzew ma taki wynik, który każda drużyna by chciała mieć na inaugurację rozgrywek. No i Widzew chciał taki mieć, my taki chcieliśmy mieć i mamy 3-0 na tablicy w 89 minucie meczu. Ale Widzew ma jeszcze chrapkę na więcej goli. Na boisku są nowo wprowadzeni zawodnicy. Jest Karasek, Karasek miał jednego zawodnika, Karasek! No panie Kacprze, jak pan tak będziesz, panie Kacprze, grał, to ja za siebie nie ręczę, ja tu głos stracę na tej trybunie prasowej, która aż normalnie się trzęsie, aż mi wibruje pod nogami, bo tu wszyscy naprawdę bardzo się cieszą z tego, co oglądają dzisiaj na stadionie Widzewa. Kacper Karasek, no wszedł w pole karne przebojem, nie dość, że wszedł przebojem na boisko, to od razu w pole karne rywali. Prostym, krótkim zwodem minął jednego rywala, potem no niestety strzelił niecelnie, ale ten zwód mógł się podobać. No to coś takiego przebojowego, czego tylko moglibyśmy się spodziewać po tak młodym zawodniku. Ci starci zawodnicy już czasem są takimi wyjadaczami, się zastanawiają, co by tutaj się wycwanić. A to jest ta młodość, tej młodości w składzie Widzewa jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj w wyjściowym składzie co prawda tylko jeden młodzieżowiec, Radosław Gołębiowski, ale nasza ławka przed tym meczem, jeśli chodzi o młodzieżowców, to po prostu pękała w szwach. No bo przecież Filip Bech, który już na boisku, Bartosz Guzdek, który także na boisku, Kacper Karasek, który przed chwilą nam się pokazał, no jeszcze w odwodzie pozostają Dawid Owczarek i Mateusz Malec, oni obaj nadal mają status młodzieżowca. Chciałoby się powiedzieć, że młodzieżą Widzew stoi. O! Zadziało się bardzo dużo przykrych rzeczy, bowiem boisko opuści grający do tej pory z numerem El Hadzi Majsa Fal szóstym. Nie grał z numerem El Hadzi Majsa Fal, tylko szóstym. El Hadzi Majsa Fal, ten bardzo charakterystyczny, wysoki Senegalczyk z środka pola Sandecji, musi opuścić boisko. Niestety, będą kończyli ten mecz Nowosądczanie w 10. 3 minuty doliczy arbiter w tym spotkaniu. Już nas kierownik Pieprzyński o tym poinformował tablicą świetlną. No przez 3 minuty jeszcze Widzew musi z Sandecją sobie radzić. No już raz chciałoby się powiedzieć, Widzew grał z osłabioną Sandecją. No ale to była inna Sandecja i to był inny Widzew. Albo może to był tylko inny Widzew, a Sandecja ta sama. Bowiem wtedy Widzewiacy w kiepskim stylu przegrali 3-1. My bardzo byśmy chcieli zapomnieć ten mecz i myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w sercu Łodzi, pozwala nam zapomnieć o tym, co się działo w ubiegłym sezonie. Nie mówię, że o wszystkim, bo historia jest ważna, nawet taka przykra i taka niedawna i taka niesatysfakcjonująca. To jest chyba dobre określenie. Letniowski z rzutu rożnego będzie dośrodkowywał w końcówce tego spotkania. Znowu jakieś takie za lekkie dogranie. Musi silniejsze buty chyba Julek założyć, no bo wszystkie te jego piłki dzisiaj są takie troszkę za słabe. Trochę nam za mało siły wkłada w swoje zagrania Juliusz Letniowski. No i Widzewiacy, teraz już na pewno nie, nic złego się nie wydarzy. Zostało nam tylko kilka chwil do końca tego spotkania. Nie ma już na boisku Fala. Grają w 10 Nowosądczanie. Widzewiacy w komplecie i właściwie non-stop są pod bramką drużyny przyjezdnej. Teraz trochę tak nie porozumiał się Tetek z Nowakiem, zagrał na wolne pole i musieli się Widzewiacy troszkę wycofać, ale nadal są przy piłce. Nadal to oni dyktują warunki i tak jakby wydawało się momentami, że to Sandecja przejmuje inicjatywę albo chociaż próbuje odrabiać straty z pierwszej połowy. Tak teraz widzimy, że to Widzew tak naprawdę w tym meczu dominuje i to Widzew w tym meczu zaznaczył teren tak, że Sandecja po prostu nie miała nic do powiedzenia. Teraz trochę niedokładności jeszcze w końcówce Widzewiaków, ale
to nie będzie żadna katastrofa, nie będzie żadnego trzęsienia ziemi z tego tytułu, no chyba, że tylko po ostatnim gwizdku kibice wyskoczą z radości. Nie ręczę tak naprawdę za odczyty sejsmografów tutaj w Łodzi po tym ostatnim gwizdku sędziego Mariusza Złotka, no bo może dojść do drobnego trzęsienia ziemi, do trzęsienia ziemi prawdziwego. Doszło między sezonami, w tej takiej przerwie, której widzę, przeszedł kompletną transformację, wielką rewolucję i ogromną przebudowę. Kadra trenerska praktycznie cała wymieniona. Kadra piłkarska, mnóstwo nowych twarzy, mnóstwo nowych nazwisk. Nowy właściciel, nowy prezes klubu, nowy dyrektor sportowy. Tego było bardzo dużo i wszyscy się zastanawiali, czy to zatrybi, czy to będzie grało tak, jak grać powinno na boisku. Dzisiaj to grało, słuchajcie, dokładnie tak, jak grać powinno. To jest najlepsze określenie tego meczu. Widzew zagrał tak, jak zagrać powinien, pokonał Sandecję Nowy Sącz. Ja już tutaj dzielę skórę na niedźwiedziu, bo do końca tego meczu pozostały ledwie sekundy i myślę, że taki Widzew to jest Widzew, który chcemy oglądać. Widzew, który strzela bramki, Widzew, który walczy, Widzew, który jest częściej pod bramką rywali niż pod własną bramką. No i koniec tego spotkania na inaugurację sezonu 2021-2022 Fortuna pierwszej ligi. Widzew pokonuje Sandecję Nowy Sącz 3-0. Bramki strzelali Michał Grudniewski, Karol Danielak i z 11 metra Paweł Pomczyk. Świetne spotkanie oglądaliśmy tutaj w sercu Łodzi. Już nawet abstrahując od tego, jaki widnieje na Telebimie wynik, no to spotkanie po prostu było dynamiczne, szybkie, ładne dla oka. Naprawdę, wierzyć się nie chce, że to jest ten sam Widzew, który oglądaliśmy w poprzednim sezonie, ale jest, to jest ta sama drużyna, to jest wasza drużyna, to jest moja drużyna, czerwono-biało-czerwoni na rozpoczęcie sezonu w pierwszej kolejce Fortuna pierwszej ligi. 3 bramkami przywitali rozgrywki sezonu 2021-2022. Dziękuję wam serdecznie za spędzone ze mną trochę ponad półtorej godziny. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja, że wasze humory są równie dobre. Ja jestem usatysfakcjonowany, wy też powinniście być content. Atmosfera na stadionie nie pozostawiła niczego do życzenia. To jest dokładnie to, dlaczego się kocha Widzew i dlaczego się przychodzi na Widzew. Dziękuję wam serdecznie z serca Łodzi, kłania wam się bardzo nisko, nawet się ukłonię, czego nie widzicie. Antoni Figlewicz, do usłyszenia następnym razem, do usłyszenia w kolejnych spotkaniach łódzkiego Widzewa i oby te kolejne spotkania były co najmniej tak dobre w wykonaniu łódzkiej ekipy jak dzisiejsze. 3 Widzew, 0 Sandecja.